A w ogóle jaką klasę mamy nowy nabytek? W sensie... Seneschal. Dobra, to ja powiem, że Seneschal, tak? I to taki trochę specyficzny, bo zamiłowanie przede wszystkim do archeotechnologii. Pochodzi ze świata kuźni, ale nie jest typowym mechanikusem. Jest bardziej osobą, która umie się dogadać, jest bardzo zauważalna, w miarę inteligentna. Nie, raczej taki typowy gość do rozmów i do dedukcji. Okej. Okay. To rozumiem. No, w sensie, że nie masz augmentacji jak mechanikus, tak? Że nie jesteś... No nie mam. Nie jesteś wyznawcą Omnisajasza. Wyznawca pieniądza. Wybrał tradycyjne środki lokomocji, zamiast podróż przez warp i no tak. Po prostu tradycyjnie teleportować. Nie, trzeba tramwajem. Ja tam uważam jednak, że wrocławskie tramwaje nie są aż takim zwyczajnym środkiem lokomocji. A co, masz coś do... jesteś z Wrocławia, czy...? Nie, po prostu widzę różnego rodzaju podśmiechujki ze stanu wrocławskich tramwajów. Tam mają taką tabliczkę dni od wypadku i ona się tak 1-0-1-0 zmienia. Aha. Binarny, tak? Dzień bez wypadku albo dzień z wypadkiem. Bo rekord to było 3 dni bez wypadku tramwaja we Wrocławiu. Tak, no, bo mam pistolet, który nazywa się MacGyverus. Jest to archeotech pistol. Nakapiszony. Tak. Jest to pistolet skałkowy, jedna kula na walkę. Miesiąc. Wleciał poza zasięg technologii mobilnych. Tunele, no, we Wrocławiu są tunele. We Wrocławiu oddalił się od Astronomikanu trochę za daleko i go uznało. Te budynki z tym przeszkadzają. Albo jakieś orki po drodze. Orkowie. Chyba jemu to orka na Ugorze co najmniej. No to zaczynamy oficjalnie dzisiejszą sesję. Cześć, z tej strony Żuraw.pl i witam na kolejnej sesji Rogue Tradera w uniwersum Warhammera 40 000, czyli gry, w której moi gracze wcielają się w członków dynastii, która nazywa się Dynastia Denuo, pod wodzą Lorda Kapitana Santiago Denuo w osobie Guli. Jego pierwszym oficerem jest niewidoczny na tle zielonego monitorka Matus, jako Anders Aleksandrow. Mamy nowego gracza w tym składzie, który wszedł w miejsce wiecznie nieobecnej Camille Lancelot, która wcielała się w Beatrice Aurora Morticia, i jest nim Zajęczak jako Regis Quintilus Mantra. Witam wszystkich na pokładzie. Proszę zająć miejsce i zrelaksować się. Jest też dzisiaj niewidoczny na kamerce z przyczyn technicznych Michał Xaszers jako mistrz sternik Magnus Jackson. Ma się ma. I na końcu wiecznie spóźniony, wiecznie też nieobecny, błądzącym, niewidzącym wzrokiem astropaty Quercus Robustus jako chórmistrz astropatów. Witam serdecznie. Dzisiaj nie postaram się, żeby nie wybuchły kolejne mózgi. Tak. I zaczynamy. Oczywiście zanim zaczniemy, to jeszcze parę słów wstępu odnośnie tego, co się działo na poprzednich sesjach. Na poprzedniej sesji nasi gracze zdobyli informacje na temat położenia wraku Nagrody Imperatora, czyli pewnego lekkiego krążownika, który mógłby wpaść w ich ręce na łamach dekretu reklamacyjnego, który został uzyskany przez Regalisa Tarna, czyli przez starszego nad monetą na pokładzie karmazynowego króla, drugiego z Seneszali, który służy dynastii Denuo. Warunkiem jednakże zadziałania tego dekretu reklamacyjnego, czy tam aklamacyjnego, było postawienie stopy Lorda Kapitana na pokładzie Nagrody Imperatora, więc nasza drużyna wyruszyła na obszar zwany polem bitwy, żeby dokonać tego czynu. Kiedy Lord Kapitan z obstawą swojej świty postawił stopę na pokładzie Nagrody Imperatora, okazało się, że ten statek nie jest do końca, czy jest jednym wielkim wrakiem, który wyglądał okropnie, poszarpany eksplozjami, z wypuszczoną atmosferą i ogólnymi uszkodzeniami wskazującymi na to, że spotkały go straszne rzeczy gdzieś po drodze. Głębsze badania wykazały, że
część tych eksplozji pochodziła od wewnątrz, statek był po prostu rozsadzany eksplozjami od wewnątrz. I w trakcie dalszych postępów w śledztwie wyszło na jaw, że nawigator lokalnego, tutaj pracujący na tym okręcie, został zakażony w jakiś sposób przez artefakt osnowy, zwany jako robak Psycharus, który sprawił, że przejął nad nim kontrolę i za pomocą mocy psionicznych, magii osnowy i związanych z tym manacji chaosu dokonał zniszczeń na okręcie, wybijając większość załogi i pozostałą część zamieniając w bezwolne marionetki chaosu. Jakie były zamiary tego tajemniczego robaka artefaktu, nie do końca było wiadomo, ale przebywał on na tym statku w uśpieniu, przyczepiony do trzeciego oka nawigatora. Nasza drużyna stoczyła walkę z, wydawało się, niezniszczalnym przeciwnikiem, który otaczał się polem siłowym, które negowało działanie wszystkich broni, łącznie z bronią boltową czy plazmową, ale jakoś jednak się udało zdjąć to pole siłowe ochraniające nawigatora z tym robakiem, pokonać go i odzyskać nagrodę Imperatora, przy okazji gdzieś tam ratując jeszcze niedobitki jakichś załogantów z tego statku, którzy już nieco się zdegenerowali i zamienili w żywiących się ciałami swoich kolegów kanibali. Jednakże nagroda Imperatora była na tyle mocno uszkodzona, że jej remont i naprawa stały się jakby osobnym zadaniem, nad którym pieczę przejął starszy nad monetą, organizując wszystkie formalności i zbierając rzeczy. Niestety miało to potrwać co najmniej kilka miesięcy, zanim okręt zostanie przywrócony do używalności i będzie można nim latać. W międzyczasie Lord Kapitan postanowił przekazać zatopionego w skrzyni ceram stali, czy tam plastali, robaka Psycharus w ręce Inkwizycji. Pojawił się, w umówionym miejscu pojawił się okręt inkwizycyjny z inkwizytorką, która przybyła na pokład Karmazynowego Króla, czyli okrętu naszej dynastii flagowego jak na razie. I robak został przekazany, statki poleciały każdy w swoją stronę i przechodzimy dzisiaj do naszej przygody w momencie, kiedy Karmazynowy Król dokonuje tranzycji w Immaterium. Quercusie Robustusie. Przelot przez paszczę. Quercusie Robustusie. Przelot przez paszczę nigdy nie jest dla psioników przyjemnym doświadczeniem. Ze względu na emanację wrzeszczącego wiru. Ale gdy dodać do tego jeszcze rozszalałą wokół burzę osnowy, to nieprzyjemne doświadczenie staje się wręcz koszmarem. Gdy docierasz do swojej komnaty, fale migrenowego bólu chwytają twoją głowę, zaciskając na niej swoje miażdżące obręcze. Czujesz, że coś jest z tobą nie tak. Coś jest bardzo nie tak. Gwałtowne mdłości sprawiają, że padasz na kolana, zaburzenia błędnika powodują, że kajuta wiruje jak oszalała w szaleńczym rytmie. Potworny ból rozsadza ci wręcz czaszkę. Czujesz, jakby coś, ktoś chciał za wszelką cenę wydostać się wprost z twojej głowy na zewnątrz. Jak łapczywie wyrywa się na wolność. Potężny atak mdłości targa twoje ciało falą torsji. Zaczynasz wymiotować. Z twoich ust, a po chwili także z oczu, nosa i uszu zaczynają wylewać się potoki gęstej, lepkiej substancji o zimnym i metalicznym posmaku, tworząc na podłodze wciąż rosnącą kałużę o barwie roztopionego złota lub mosiądzu. Przez twoją głowę przelatują strumienie obcych myśli, niezrozumiały ciąg szeptów w języku zapomnianym przed eonami. Ostatnie co widzisz, to zanim twoje oczy się zamykają, to formujący się na podłodze przerażający kształt, który widziałeś jeszcze całkiem nie tak dawno. Potem zapada ciemność. Przełom się zmaterializował. Kiedy przypomniało ci się stare, staroterrańskie powiedzenie, że kiedy patrzysz w ciemność, ciemność patrzy w ciebie. Tak. Kiedy dokonaliście tranzycji do Immaterium po spotkaniu z Inkwizytorką, bardzo szybko na waszej trasie niespodziewanie pojawiła się silna burza osnowy. Czujecie wszyscy właściwie, jak narasta w was pewne drżenie za każdym razem, kiedy fale osnowy uderzają w pole Gelera, dodatkowo wzmacniane świętymi inkrustacjami na waszym kadłubie, i czujecie, jak silniki warp
pobudzony do życia, wyjął kilkanaście pokładów pod waszymi stopami, to czujecie to, co zawsze czuliście, kiedy wchodzi się w immaterium. To dziwną taką jakby stan chorobowy. To nieprzyjemne uczucie uciskania gdzieś w żołądku i świadomość, że tak nikła empiryczna sieć pola Gellera odcina was swoją bańką rzeczywistości od tego, że bańka rzeczywistości odcina was od okropności, które skrywa immaterium i straszliwego losu, który mógłby was spotkać, gdyby zamigotało owo pole choćby na ułamek sekundy. Kiedy kolejne fale burzy osnowy uderzają o kadłub statku, czujecie, jak drży i jęczy, a potem zdajecie sobie sprawę, że coś jest nie tak. Nagle mostek pogrąża się w cieniu, a statek wydaje podskakiwać się pod ciężarem jakiejś niewidzialnej siły. Pokład faluje wam pod stopami i ugina się. Wszędzie wokół was wszystkie służebne serwitory przerywają swoje bezmyślne zadania i odrzucają głowy do tyłu, krzycząc z rozdziawionych ust. Uderza w was niezachwiane uczucie, że właśnie wydarzyło się coś strasznego. Momentalnie standardowe światła przelotu zmieniają się na migoczące syreny alarmowe i rozlega się wszędzie brzęczenie syreny czerwonego alarmu. Co robicie? Patrzę w szklankę, którą trzymałem przed tym. Czego mi dolali? Rozglądam się. Naprawić mi to! Co się tu kurwa dzieje? Za przeproszeniem. Jeszcze nie doszedłem po ostatniej amputacji nóg, a wy mi odpieprzacie coś takiego. Quercus, gdzie jesteś, baranie? Quercus, intercom Quercusa, słyszycie tylko... My też słyszymy? Co? Też to słyszymy? Tak, bo zakładam, że jesteście na mostku albo gdzieś tam w swoich, jak powiem, zwyczajowych miejscach wykonywania obowiązków podczas przelotu, nie? No ja śpię dalej. Znaczy no, śpisz dalej, ale... Wyrywają cię ze snu ten drżenia okrętu oraz włączenie się syreny alarmowej i wiesz, świateł alarmowych na statku. Plus darcie mordy kapitana. Anders! Rusz statek tutaj! Ale gdzie? Na mostek. Na mostek do kapitana? Nie. Instrukcje są niejasne. Instrukcje są niejasne. Mam ci wysłać Z4 murder serwitory? Proszę bardzo. Dawno nie ćwiczyłem. Ty właśnie kiedy mówisz, że o serwitorach, rozglądasz się i widzisz, że wszystkie te, które działały tutaj na mostku, przestały działać. Tak powiem, na razie są unieruchomione, jakby, wiesz, coś je unieruchomiło i z większej części z nich po prostu wydobywa się jakieś takie pisko, skrzeczenie, mające imitować krzyk. Beatrice. Pytanie, serwitory się chyba zepsuły. Tak, nie będzie miał ci kto kawy parzyć. Rusz zadek, zobacz. Ja umiem. Kapitanie, mamy chyba złe wieści, rzuca do ciebie Beatrice. Coś odcięło mi dostęp od kontroli nad serwitorami. Wyłączyć serwitory, o ile możesz. Zaczyna coś tam nerwowo klikać na klawiaturze. Coś odcina mi dostęp do głównego kogitatora. Statek w dryf, zatrzymujemy się. Magnusie, rzuć mi na pilotaż z modyfikatorem minus 20. Plus 15 od prowadzenia, więc minus 5. Z tego co pamiętam, 10 chyba dawałeś z tego inspiracji, nie? Tak, ale masz jeszcze do tego 15 od statku. Tak, bo tam było za nasze wspaniałe właściwości statku. Czyli łącznie plus 5. Nie, jeszcze 25 dodatku. Z manewrowości. Z manewrowości 25 było? Tak. Plus 15 dodatkowej, no. Piu, okej. Okay. Bo jesteśmy w warpie, żeby to zatrzymać. Dobrze myślę, no nie? Znaczy jesteście w osnowie, tak. No to masz jeszcze 15 dodatku do warpa, no nie? Bo my mamy taki, który tym się dobrze porusza tam. Statek. Wbijasz tam te, bierzesz manetki, te manewrowe, wbijasz jakieś koordynaty i przekazujesz instrukcje do rdzenia kogitatora mające ustawić statek w dryf zgodnie z rozkazem kapitana, kiedy dostajesz informację zwrotną, że absolutnie nie masz kontroli nad tym, co się dzieje z okrętem, jeżeli chodzi o sterowność. Ej, kapitanie, jesteśmy trochę w dupie, ale... Wiem, że w osnowie. Na jedno wychodzi.
Musimy liczyć na to, że dodryfujemy bezpiecznie gdzieś. Lepiej ty mi sprawdzić. Ale my jesteśmy w Osnowie, to tak trochę no. Gdzieś to znaczyć może też kiedyś. Albo nawet no. Nigdy. Słyszałeś o zaginionych statkach? W tym momencie syreny alarmowe przestają wyć, światła przestają migotać. Z tej, jakby powiedzieć, konsolety, przy której Aurora nerwowo próbuje cokolwiek zrobić, żeby odzyskać dostęp do głównego rdzenia kogitatora, strzela snop iskier. Słychać jej przekleństwa zmieniający się w ciąg binarnych pisków wysyłanych do pewnie tostera i innych mechanikusów. I po chwili, kapitanie, kiedy na mostku zapada totalna ciemność, rozświetlana tylko blaskiem broni z polami power, które, czy jakimiś tam elementami z diodami, które są gdzieniegdzie porozmieszczane, zostało nam odcięte zasilanie z silników plazmowych. Chcesz powiedzieć, że lecimy bez silników w warpie? Ale plazmowych, a jeszcze masz warpowe, to są te inne, nie? Masz dwa rodzaje napędu. Znajdźcie tego sukinkota, który nas porwał, bo chyba na to wygląda. Gdzie jest Quercus? Kurwa! Quercusie Robustusie, bym chciał, żebyś rzucił na willpower z trudnością minus 30. Willpower? Dobra, już się robi. Czy wrzask kapitana w woksie twoim przebije się przez to, co cię spotkało? I czy dasz radę oprzytomnieć? Quercus, masz się tu stawić natychmiast, masz plus 10. Czyli minus 20 tylko, tak? Tak. Anders, też na niego drzyj mordę. Nie chcę się. Drzyj, kurwa. Ja natomiast to chyba się nie kumulowało. Kumulowało się. Czyli co, minus 10? Dobrze, nie będzie minus 10. Dobra, spoko, spróbujemy. Potem po ciebie pójdę. No i dobrze by było, poszło. No nie sądzę. Nie zapomnij, że masz punkt szczęścia. Ja bym to przerzucił na twoim miejscu. No, bo pójdę. No przyjdź, kurna, przyjdź, bo się źle dzieje. Okej, dobra, próbujemy jeszcze raz. Dobra, minus 10. Nadal minus 10, czy jest więcej? Nie, no jak? Do ja, minus tak samo. 10. Tak, to co przerzucasz, taki sam układ. Tak. O. Przez potworny ból głowy i szum w uszach przebija ci się ryk kapitana, który słyszysz tylko Quercus, coś tam Quercus i wiesz, masz się zjawić, gdzie jesteś i tam wiesz, i tam młoty kowalskie pod tym. Czujesz dalej taki nieprzyjemny, metaliczny posmak w ustach, jakbyś, nie wiem, napił się jakiejś skażonej wody albo rtęci nawet w usta, czy coś nabrał. Masz taki strasznie nieprzyjemny właśnie posmak w ustach i łeb cię napierdala, nawet nie to, że boli, tylko ci po prostu napierdala. Pytanie, czy to coś, co ze mnie wylazło, jest przede mną, czy... Nie ma, rozglądasz się błędnym wzrokiem, pokój ci jeszcze przy tobą wiruje, widzisz ciemność właściwie, chociaż twojemu bezwzrokowemu wzrokowi to nie przeszkadza, ale czujesz, że jest wokół ciebie ciemno jak oko wykol. I nie widzisz, nie czujesz obecności tego czegoś, co wypłynęło z twojej głowy, tak jakby, nie? Anders, rusz się po niego! Poczekaj, czy to, MG, czy to coś, co wylazło z Quercusa, mówiłeś, że to złote i tak dalej, no ten robal taki był złoty, czy to było to? A wiesz co, rzuć mi na awareness. Awareness, dobrze. Ja w międzyczasie zmieniam ten, bo ja jeszcze w drodze jestem. Dobrze. Ja bym chciał... Zmieniam koordynaty na jego kajuty. To ja bym chciał podbiec do silników plazmowych. Tak, jesteś pewien, że zanim straciłeś przytomność w Quercusie, to jesteś pewien, że zaczęło to się formować na kształt tego przeklętego robaka Sykarus, którego teoretycznie zatopiliście w skrzyni Ceram Stali, nie? Dobra, do komunikatora. Kapitanie, zostałem zaatakowany przez tego robala. Pieprzył Inkwizycji. Nie wiem, jak on się znalazł na naszym statku. Gdzieś, ale gdzieś, już...
gdzieś w tym momencie za drzwiami twojej kajty słychać aaa, i tam jakieś strzały i tam jakieś te wrzaski. Ktoś strzela z jakiejś broni i słychać nagle taki urwany krzyk, nie? I potem tak to przez drzwi twojej kajuty słyszysz tylko takie jak coś takiego ostrego, wiesz, przejeżdża ci po drzwiach twojej kajuty, nie? A potem tylko klank, 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 coś idzie, wiesz, ten, i oddala się od twojej kajuty. Ja daleko jeszcze jestem? Teraz Zajęczak, coś chciałeś powiedzieć, no, poczekaj. No ja bym chciał po prostu podbiec do tych silników plazmowych, żeby spróbować... Ale silniki plazmowe są w maszynowni, na drugim końcu statku. Jakieś 3 kilometry dalej. Okej, okay, to w takim razie... Chyba, że chcesz zadeklarować, że byłeś coś załatwiać w tamtej okolicy, nie? To teoretycznie... Lepiej się zastanowić. Myślę, że jestem w pobliżu i słyszę to, więc... Może w jakichś pokładach ładownych, albo gdzieś tam, co miałeś do załatwienia, jakieś seneszalowe... No. Seneszalowe jakieś obowiązki, nie wiem, dopatrzenia, czy wszystkie ładunki są na miejscu i tak dalej, czy coś takowego, nie wiem. Nie, no myślę, że się udam w stronę tych silników plazmowych, bo to jest... Więc udajesz się w kierunku maszynowni, co jest utrudnionym zadaniem, ponieważ część grodzi po prostu została, opadły po prostu grodzia bezpieczeństwa, i musisz co chwila omijać pozamykane sektory. Widzisz załogantów, którzy biegają w panice i tylko co wyżsi stopniem jacyś tam podoficerowie, nie wiem, dziesiętnicy, setnicy, próbują, brygadziści, jacyś próbują organizować w jakiś sposób po prostu ruch, jakieś, wiesz, nie wiem jak to nazwać, uspokoić tych podwładnych, zebrać ich w jakieś grupki i przywrócić jakiś porządek tym wszystkim. Nadmiesz tą kuwetę. Tak. Słyszysz ciągle w Voxie tylko wykrzykiwane rozkazy na ogólnym kanale, jakieś pytania, co się dzieje. Wiecie, że tam informacje, że serwitory się wyłączyły. I kiedy zbliżasz się do pomieszczeń maszynowni, nagle widzisz, wchodzisz do takiej, powiedzmy, do długiego takiej hali, gdzie są poustawiane na przykład te jakieś pojazdy naziemne, czy lądowniki Akila, czy tam wasz gankater, to czy taki jakby wahadłowiec, coś takiego, to widzisz, jak część serwitorów, w tym serwitory służebne oraz serwitory strażnicze, nagle tak jakby, wiesz, tak zatrzymały się na chwilę, potem zaczęły wydobywać z siebie jakieś dziwne trzasko, dźwięki, krzyki i potem nagle zaczęły rzucać się na znajdujących się w ich pobliżu marynarzy, po prostu, wiesz, jak był to jakiś serwitor służebny, czy taki naprawczy, czy jakiś taki służący do jakichś podstawowych jakichś działań konserwacyjnych na statku, to po prostu rzucał się na najbliższego załoganta i tam, nie wiem, przyciskał, przewracał się z nim i zaczął się z nim tarzać, próbował go zadźgać jakimś śrubokrętem, bo, nie wiem, serwitor strażniczy po prostu zaczął, wiesz, jakimiś tymi swoimi, tymi ostrzami przymocowanymi do rąk, na przykład, wiesz, zaczął po prostu mordować jakichś najbliższych załogantów. Ci, co mieli broni, się zorientowali, zaczęli strzelać. Kiedy te syreny alarmowe, wiesz, widzisz tylko huki wystrzałów, błyski, kiedy syreny alarmowe przestają być i nagle, wiesz, gasną światła i robi się kompletnie ciemno. I słychać tylko wrzaski konających, krzyki, panikę i... No, zdajesz sobie sprawę, że droga do maszynowni może okazać się cholernie trudna i niebezpieczna. Teraz przeskakujemy do Matusa i do postaci Andersa Aleksandrowa. Więc no, co ja ty nie chciałeś? Wiem, trendy, tam chciałem, ja się chciałem dostać do kajuty tego. No to kajuty, sektor ten, pokład psioników jest na pewno gdzieś tam w pewnym oddaleniu od mostka. Ja nie byłem na mostku, ja byłem u siebie. No to myślę, że twoje pokłady takich oficerów wyższego stopnia pewnie też są w innym sektorze trochę statku niż pokłady psioników, które muszą być dodatkowo odseparowane zapewne jakimiś grodziami bezpieczeństwa na wypadek, gdyby tam się coś stało nieprzyjemnego, związanego z efektami psionicznymi. Więc pytanie do ciebie, czy ty udajesz się tym najszybszą możliwą drogą tradycyjną, czy widząc jakieś zamieszanie, wiesz, te syreny biegających marynarzy, serwitory, które głupieją i tak dalej, czy ty udajesz się bezpośrednio jak najszybszą drogą, żeby dotrzeć na tamten pokład, czy po prostu starasz się przekradać?
Albo znaleźć jakąś drogę przez szyby, nie wiem, techniczne, wentylacyjne nie. i te temu podobne sprawy. Nie, nie, nie. Szybciej się da. Myślę, że rzuć mi na... sportowania tam chyba nie ma, nie? Agility? Czekaj, ja sobie zerknę na kartę postaci. Na kartę postaci sobie zerknę. Dobra, rzuć mi na agility, ale masz plus 10 za to, że znasz ten statek, nie? To jest miejsce, które jest dla ciebie znajome. O. Ruszasz w tamtym kierunku, ale szybko wpadasz na grupkę marynarzy, znaczy po prostu na tłum zdezorientowanych załogantów z różnych stanowisk, którzy po prostu zgromadzili się w jakiejś z jakimś podpokładów, w jakiejś sekcji, tarasując większość przejścia i po prostu, wiesz, utknąłeś między nimi. Próbujesz tam się... Ci, co się zorientowali, że jesteś oficerem wyższego stopnia, starają ci się ustąpić z drogi, ale jest tu tłoczno, hałaśliwie. Przeszkadzają też serwitory, które niektóre stanęły na przykład w środku pokoju i stoją jako osłupiałe. Gdzieś tam ktoś porozrzucał jakieś sprzęty, gdzieś się jakieś skrzynie przewróciły. Wszystko to sprawia, że po prostu utknąłeś w tym pomieszczeniu, jest ci się trudno przepchnąć do kolejnych grodzi, żeby ruszyć dalej w tamtym kierunku. W tym momencie też gasną światła alarmowe, gasną ten nieprzyjemna syrena czerwonego alarmu i robi się kompletnie ciemno, a w pomieszczeniu wokół ciebie serwitory nagle wydają z siebie dziwny, półelektroniczny, półmięsny krzyk. No takie krzyki jakby wydawały ludziki bez tych... Tak, bez strun głosowych. Dokładnie. Okej, okay. Tak odpalę sobie miecze. No. Tak. I teraz tak. Co robicie dalej, bo... Santiago, Quercusie, ty obudziłeś się, tak? Natomiast... Tak. Santiago, jak ty reagujesz na komunikat, który w końcu do ciebie dotarł od tam pełen trzasków i pisków na Voxie, ale który dotarł do ciebie od Quercusa? Pierwsze co robię, patrzę na te dwa, wiesz, jak usłyszałem, że atakują serwitory, nie zapomnij, że przy moich bokach stoją dwa te kurwa z ostrzami, no nie? Mhm. Popatrzył się na niego, mówię, Beatrice, wyłącz je! Beatrice właściwie już porzuciła kilka chwil temu bezużyteczną konsoletę, na której zresztą ekrany pogasły i zasadniczo jesteście zawieszeni gdzieś tam w bańce rzeczywistości w Osnowie, wędrując w nieznanym przez siebie kierunku, miotani falami burzy, a w środku jesteście po prostu zamknięci jak w puszce. I Beatrice rzuca się w kierunku interfejsu umieszczonego gdzieś tam na ciele jednego z tych serwitorów, kiedy one przestają być unieruchomione w miejscu i po prostu... Dobra, mistrzu gry, jak widzę, że one się zaczynają ruszać, to wyciągam broń i przykładam do głowy najbliższego i robię po prostu łup, no nie? Okej, dobra, to myślę, że ci się uda. To bez problemu. Rzuć mi tylko na atak, bo chcę zobaczyć, czy ci się pistolet nie zatnie. I tylko tyle. Dobrze. No ja pewnie też jak tam siedzę, to... No twoje, wiesz, twoje te pulpity sterownicze, ekrany hololitów i te różnych tych kogitatorów, które tam służyły do manewrowania okrętem, też są bezużyteczne, milczące w tym momencie. Okej. Pięć sukcesów ponad, tak? No więc... Nie, no bez sensu, nie, ja tylko chciałem sprawdzić, czy ci się pistolet po prostu nie zatnie. Tak, błyskawicznie wyciągasz pistolet plazmowy i unicestwiasz pierwszego stojącego przy sobie murder servitora, w duchu tylko przeklinając, że stracisz tak cenny aset w swojej kolekcji w tak głupi sposób. No ale cóż, lepiej dbać o swoje życie i zdrowie, kiedy... I mistrzu gry, ja od razu robię też coś jedno, używając tego, co mam, czyli tych nóg, wyskakuję z miejsca. Tak, żeby mnie, kurwa, wiesz, wyniosło poza zasięg jego ostrzy, tak? No pamiętaj, że na pokładzie tego mostka pewnie co najmniej, myślę, od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet osób pracuje, w tym pewnie masz jeszcze jakąś ochronę ludzką, jakichś podstawowych żołnierzy, więc możesz gdzieś przeskoczyć za nich, nie? A... Nie, ja chcę tak jak mówiłeś, podskoczyć do góry, złapać się i przycelować z drugiego, no nie? Dobra, to rzuć mi na akrobatykę jeszcze i zobaczymy, czy uda ci się czegoś złapać pod sufitem, nie? Z racji tego, że jest ciemno jak cholera, to minus 10. Nie mogę rzucić na akrobatykę. Mam 0. Aha, no to na agility połowę. Plus minus 10. Minus 10 za...
za ciemność. Ja na pewno będę chciał w miarę ludzi przynajmniej gdzieś tak zebrać w jedną kupę, żeby nie byli rozsiani. I faktycznie przygotować się na to, że te serwitory zaczną odpieprzać. Tak, wyskakujesz, próbując chwycić się czegoś pod sufitem, ale zrobiłeś to chyba w ekscytacji zbyt mocno, ponieważ wyrżnąłeś głową w sufit i spadasz po prostu na ziemię gdzieś tam kilka metrów dalej, ale przewracasz się i upuszczasz pistolet na ziemię. Ale momentalnie też gdzieś tam widzisz róg koło siebie. Chyba przy okazji spadłeś na jakiegoś biedaka. Masz nadzieję, że nie zabiłeś go, ale trudno ocenić w zupełnych ciemnościach. Ja jestem cały czas w pełnej zbroi, tak? Tak, więc prawdopodobnie skróciłeś żywot jednego ze swoich załogantów. No ale cóż, celu święca środki czasami. Gdzieś tam słyszysz, kapitanie, gdzie jesteś? Trzeba przywrócić zasilanie. Może uda mi się przywrócić zasilanie awaryjne i gdzieś tam wycisza kanał woksowy. W tym momencie pozostałe serwitory, które służyły na twoim mostku, wydając z siebie te potwornie nieludzkie okrzyki, rzucają się na wszystko wokół i w ciemnościach rozgrywa się teraz sceny jak z koszmaru, kiedy twoi podwładni zaczynają bezwładnie się ostrzeliwać we wszystkich kierunkach. Widzisz błyski broni przybocznej twoich marynarzy. Słyszysz krzyki, kiedy serwitory dopadną kogoś i tam wypruwają mu flaki albo po prostu rozrywają na strzępy. Albo kiedy widzisz błyski i snopy iskier, kiedy jakiś pocisk trafi z serwitora, wyrywając fragmenty egzoszkieletu i fragmenty ciała, z którego jeszcze był uformowany. Podnoszę pistolet. Przykucam. Sprawdzam, czy wylądowałem na żywym człowieku, czy raczej na serwitorze. A to rzuć mi D10. 1-5 na żywym, D6-10 na serwitorze. No to wylądowałeś na jakimś serwitorze takim, który tam robił jakieś rzeczy przy którymś z pulpitów. Może zarządzał jakimiś bazowymi... Tak, może tak. Właśnie ten, spod niego wylewają się te płyny, które tam krążyły w jego ciele i zasilały serwomechanizmy. Mistrzu gry, robię najprostszą rzecz. Uruchamiam Low Life Vision w moim hełmie, tak? Mhm. W hełmie siedziałeś, tatku? Nie, już teraz go mam. Po prostu mi się zamknęła ta czaszka, no. Ja go mam prawie cały czas, wiesz, na tym. Na łbie. Wiesz, jest coś takiego jak paranoja, nie? No, a ja go ją mam i to mocno. Już taką mamy, nawet dwie. Więc dobra, zapadasz hełm i wiesz, w tym low light vision widzisz po prostu jeszcze bardziej cię to uderzają cię te sceny i bym teraz chciał, żebyś zdał test szok, czyli ten na sfir na poziomie minus 10. Twoja silna wola udaje ci tego, głośno tylko przełykasz ślinę, kiedy to widzisz, co się dzieje. Momentalnie też łapiesz kurw na to, że ktoś tutaj coś ci sabotował statek i nie możesz dorwać na razie skurczysyna. I przeskoczmy teraz do pozostałych części załogi. Ktoś coś chce pilnie zrobić? Znaczy tak, ja chcę wyjrzeć na korytarz, co to było, no. Dobra, to podchodzisz do drzwi od twojej kajuty. Wciskasz przycisk, który miałby je otworzyć, ale nie ma zasilania. Jesteś odcięty. Wciskasz przycisk, a one się nie rozsuwają, nie? Dobra, to do komunikatora. Czy komunikator działa, czy też nie działa? Działa, bo one mają jakieś tam swoje wewnętrzne zasilanie, nie? Dobrze. Kapitanie, jestem uwięziony w mojej kajucie. Nie mogę wyjść. Nie słyszysz, działa zasilanie drzwi. Słyszysz tylko, wiesz, pośród tych trzasków i zakłóceń słyszysz jeszcze tam jakieś tam krzyki, echa strzałów. Pum, wiesz, tam jakieś... Pytanie, co się dzieje? Nic, mordują ten pieprzony robak, który z ciebie wylazł, bo chyba to mówiłeś. Zaatakował mnie, nie wiem, co się stało. Raptem się pojawił. Zemdlałem. Przejął nasze serwitory. Siedź na dupie. Dobrze, nie ruszam się. Działać. Nie mam jak działać, nie mogę stąd wyjść, potrzebuję jakoś technika czy coś, żeby mnie stąd uwolnił. Czy ja to też słyszę? Tak, bo wy macie wewnętrzne komunikatory między sobą, kanał, wiecie, włączony. Poczekaj, postaram się do ciebie jakoś dotrzeć. Ja w tym momencie chciałem już w tej ciemności dopaść do drzwi, spróbować je otworzyć. Jakoś tak znowu daleko.
No. Ty jesteś daleko od tych komnat mieszkalnych, ty jesteś w sekcji blisko maszynowni, nie? Tam gdzie chciałeś, tam gdzie chciałeś być, tak, więc tak. Teraz jesteś powiedzmy w jakimś tam pokładzie takim lądowniczym, gdzie były tam różne pojazdy poumieszczane. No i stamtąd ewentualnie możesz gdzieś ruszyć, ale no to potrwa, no i pamiętaj, że jesteś w zupełnych ciemnościach, rozświetlanych tylko blaskiem wystrzałów i jakiś tam diod przy jakichś urządzeniach, które mają tam jakieś wewnętrzne zasilanie, czy coś takiego, nie? Dobrze, więc myślę, że chciałbym jakby przedostać się może do części zasilającej statek najszybciej. No to maszynowne, nie? Zasilanie idzie od silników tych plazmowych, które no zasadniczo wysyłają zasilanie, no to musiałbyś głębiej iść tam w tą stronę, w którą szedłeś. Tak, to idę w tamtą stronę i chciałbym iść najprostszą drogą i jeśli mogę, to te drzwi, które dotychczas były zamknięte z powodu tej awarii, chciałbym może spróbować je otworzyć za pomocą security. Wydaje mi się, że security bardziej Security na zamki? Wydaje mi się, że tutaj bardziej chyba Techius by wchodził w Nie, bo tutaj w sensie security for mechanical locks. Nie, ale tutaj bardziej jest problem, że dobra, nie ma zasilania. Ale Techius... Ewentualnie rzuć na Techius połączony z security. Żeby obejść, po prostu zrobić jakieś krótkie spięcie. Okej, okay, dobra, woda, to ja rzucić najpierw na tech, a na security, a później na security. Znaczy nie, to łączysz ze sobą te dwie umiejętności i rzucasz, ale poziom trudności będzie minus 20 jeszcze do tego. Dobrze, tylko że... Dobra, to ze security mam... To rzuć na tech usa bądź na security, dodaj sobie wartość tej drugiej umiejętności i odejmij ten modyfikator. Czy jakiś tam, okay, dobra. Nałóż modyfikator, który będzie plusem i minusem złączony. Dobra, to tylko muszę znaleźć security. Jest w połowie tej drugiej kolumny advanced skills. Okej, okay, dobra, czyli to będzie 22 security, tylko że ja mam jeszcze multi-key, który jest jakby plus... To tam w sumie sobie wszystkie 30, czyli 52. Czyli 52 security, minus 20, to 32 dodatkiego. Dobra, to już będę rzucał z modyfikatorem dodanym 32. Mhm. Udaje ci się jakimś cudem, dopadasz do tych jednych z drzwi, do grodzi zamkniętych, które prowadzą dalej w kierunku maszynowni. Jakimś cudem udaje ci się za pomocą multiklucza odkręcić jakiś panel, pod którym są po prostu schowane obejścia do wszystkich zamków. Udaje ci się, pamiętasz, z rozmów z niektórymi Adeptus Mechanicus statku, którzy gdzieś tam szczątkowo przekazywali ci informacje o różnych technologicznych rzeczach, udaje ci się coś tam przypomnieć. Więc robisz jakieś magiczne, mechaniczne hokus pokus i drzwi rozsuwają się przed tobą z cichym szelestem i zionie przed tobą czarna przestrzeń gdzieś tam kolejnych sekcji statku prowadzących do maszynowni. Zagłębiasz się w tamtym kierunku. Tak. I staram się iść po omacku w tamtą stronę, bo rozumiem, że mogę jakoś instynktownie wiedzieć... konstrukcji statku, więc zmierzam powoli, ale nieustępliwie do maszyny. Znaczy, zakładam, że jako seneszal możesz mieć w ekwipunku jakiś data slate z po prostu planem okrętu i z porozmieszczeniem sekcji w okręcie, które zresztą świeci jakimś tam delikatnie zielonym światłem, który możesz z jednej strony rozświetlać sobie troszeczkę przestrzeń przed sobą, delikatnie, ale również zdradza, jeśli będziesz go trzymał w rękach i patrzył w niego, to zdradza też twoją pozycję na przykład zbuntowanym serwitorom, więc... Okej, okay, dobra, to w takim razie chciałbym iść oświetlając sobie tym data slate'em. Okej, okay, dobrze, to ja będę teraz prosił cię o... W następnej kolejności, jak do ciebie przejdę, będę cię prosił o rzut na skradanie się, ale przez to, że oświetlasz sobie drogę, będziesz miał minus 10 do rzutu z racji tego, że możesz zdradzać swoją pozycję w ten sposób, ale teraz przejdźmy do następnej osoby. Został nam Magnus i został nam Anders. Chciałbym się bić. On by się tylko bił, kurna. Anders idzie się napić. Mam zamiar. No idę. Odpala mnie, czy idę tam, gdzie miałem iść. Pitan kazał, to się idzie. Okej, okay. Teraz powiedz mi, jak zamierzasz się przebić, kiedy jesteś otoczony właściwie tymi z ciemnościami całkowitymi.
odpaliłem miecza, więc tak nie jest całkowicie ciemno. A one są power? Nie, one są mono. No, ale to tam coś świeci, nie? Mono jest świecące? No, okej. Okay. Przyjmijmy, że tak, więc... Mam RGB zamontowane. Okej, okay, ta powłoka mono ma jakieś podświetlanie, tak? Więc do tego... Masz RGB zamontowane gdzie? W rękojeściach. Na tęczowo się świecą, tak? Okej. Okay. Zapalasz te swoje ostrza, ale nie buczą jednak mimo wszystko. Nie mają tego odgłosu jak power field wokół na przykład miecza twojego kapitana, ale w jego blasku widzisz wokół się przerażone twarze twoich załagantów oraz jęki umierających szlachtowanych przez serwitory. I widzisz także, że w delikatnym blasku tych mieczy zapalają się czerwone lampki, jakby taki czerwony poblask w oczach jednego z serwitorów. Ruszam w kierunku czerwonych lampek. Morderców! Teraz poproszę cię o rzut, bo włączę tracker. Co się tam wziął murder serwitor? One wszystkie powinny być w tym. No, rzut na inicjatywę. To muszę combat tracker włączyć. A, tokena nie mam, dobra, trzeba tokeny wyciągnąć, to przerzucę. Inicjatywę rzucało. W walce, tam na dole. Dobra, ja mam 8. Musisz tokena swojego wyciągnąć najpierw. Zaznaczyć tokena i dopiero rzucić na inicjatywę. No się tokeny wyciągnę. Przeciągnij po prostu swoją postać na mapkę. Złap, tam jak masz kartę swojej postaci, to po prostu złap i przeciągnij na mapkę i się pojawi twój ten token. I rzuć zaznacz go na... Zaznacz sobie token i rzuć ten na inicjatywę. Inicjatywa. 5. Okidoki, więc on jest pierwszy. Więc on do ciebie je podejdzie. Tylko czy ile on ma ruchu, wystarczająco dużo powinien mieć. Powinien mieć ruch. Pól mu w 6 pól. No, przeszkadzają mu inni ci. Tutaj przeszkody, więc on się tutaj porusza. W twoim kierunku, bo namierzył cię w tym momencie. I to jest... Teraz twoja kolej. Podejdę i uwalnę. Już chyba nawet mam ruch, nie? Tak, tak. To w zasadzie to mogę szarże zrobić nawet. Sobie mogę pomyśleć o szarże, ale nie pomyślałem, więc już trudno. To ja pomyślałem o szarże w takim razie. Szarże daje różne śmieszne rzeczy. Plus 10 do ataku chyba. To nie mogę parować, tak? Mhm. Czyli jak to się robiło? Klikasz na niego i potem na roll przy ataku, nie? Będziemy alfą i bić. Atak. I teraz mam... Kurczę, jak przy szarży się robi? No aim, half aim czy full aim? A szarża jest chyba full action, więc już nie możesz chyba dodatkowych rzeczy tam robić. Nie wiem, jak ona działa, ale dobrze. No dobrze. No tam gdzieś w tabelkach walki powinno być, gdzie jest szarża. To jest szarża, to plus 10, tak. No, do ataku po prostu. I innych modyfikatorów nie ma, chyba że siebie sam jakoś podbije, tak? Mogę? Mogę. Siebie sam? Chyba nie możesz się inspirować sam. Inspirować no. Nie. No to bez innych modyfikatorów. Wszystkich innych. Zaraz wracam. No i trafiłeś, więc rzucasz na obrażenia. Magnus, co się bawisz, cholero? Jak nie walczę, to chociaż porysuję. 7. Dobra, serwitor ma pancerza. W sumie 6. To gdzie to trafiło? W prawe ramię. Dobrze mówię? Nie, sorry, serwitor bojowy ma łącznie 14 pancerza, czyli się nie przebiłeś przez pancerz. Serwitor, się nie przebiłeś przez pancerz. Dobra, to teraz przeskakujemy do kolejnej rundy, ale teraz Magnus, powiedz co ty robisz. No ja jestem dalej na tym mostku i raczej nie będę chciał sam samowolnie go opuszczać bez... Znaczy wiesz co, i tak grodzie bezpieczeństwa zapadły, odcinając no tak, mostek od reszty statku, więc musiałbyś najpierw obejść jakieś zabezpieczenie albo jakimś tunelem się stąd wywalić, typu wentylacja albo jakiś techniczny, nie? Więc... Ja na pewno będę w sytuacji, kiedy serwitory się rzucają, będę chciał je unieszkodliwić, ale domyślam się, że pewnie to już na mostku raczej będzie opanowane. Niekoniecznie, tam ich było ze 30 pewnie, jak znam swojego pecha. I no zależy ile... Nie, no, chciałeś 30 serwitorów na mostku mieć, bojowych? Po co? Nie o tym mówię. Mówię, wiesz, że wszystkich serwitorów. Ale ludzi też tam było pewnie więcej. No, na mostku jak wszystkich tych pilotów, niepilotów, nawigatorów, bla 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 bla, to tam ich pewnie było, no to no, może poradziliśmy. Już jest kilku mniej. No to... Ja bym chciał powiedzieć, że mam przerzut teraz na lundę. A nie, trafiłem. Ale to na trafienie, a to na obrażenie nie przepraszam. No więc ja pewnie tam będę gdzieś siedział skitrany w miarę i ewentualnie strzelał do serwitorów. I czekał na razie na rozwój wydarzeń. Chyba że dostanę jakieś polecenia, to wtedy co innego.
W takim razie po prostu strzelaj, nie? Myślę, że wszystkie są jakby w twoim zasięgu, przeszkadza ci tylko ciemność, więc czekaj, musiałbym znaleźć... Czekaj, musiałbym znaleźć ciemność, jaki daje modyfikator do rzutu. Czekaj, zaraz popatrzę. To ekran mistrza gry, bo tam gdzieś ciemność powinna być w tych... Half aima mogę. Jaki zasięg? Short range czy point blank? Myślę, że short range. Czyli są w krótkim zasięgu. Dobra, czy to są ranged weapons, tak? I jakieś jeszcze inne modyfikatory oprócz tego, że kapitan... Ale nie, to, czy to przy walce też działało, że kapitan bardzo... Nie, przy walce to nie działa. Przy walce to nie działa. Czyli przy walce jest kapitan bezużyteczny. Badaj. Dobra, czyli jakieś, nie wiem, minusy, plusy, właśnie, ile to tam ciemność? Mówi, że tam nie było w tych modyfikatorach ciemności. Po drodze nic nie było. Bo tylko celowanie... Ktoś ma podręcznik było... otwarty, czy gdzieś jest ten darkness albo blind, może nie, half darkness, nie, darkness. No. Zaraz, to było chyba w Stanach, więc... Pewnie tak. Że oślepiony, nie? Myślę, że z minus 30 daje albo minus 20, już dokładnie nie wiem, bo tutaj w ekranie mistrza gry tego nie ma. O, chyba widzę. Combat circumstances. O, właśnie. Darkness, tak. Weapon skills. A na co rzucasz? Na weapons, na ballistic, na ballistic, ballistic. Skill. A, czyli no. Bardzo trudne, czyli minus 30. A weapon skill? A weapon skill minus 20. Okej, okay, dobra, czyli strzelanie minus 30, a walka wręcz minus 20. Trafienie. Mam tu tearing. Dwa strzały nie wchodzą, bo ja strzelałem pół serią, mam dwa strzały, semi-auto, nie? No to musiałbyś mieć dwa sukcesy. No właśnie, więc tylko jeden strzał wchodzi, nie? Mhm. O. 14. Zero. Tylko, że jeżeli strzelałeś do murder servitora, no to wszystko w pancerz weszło, nie? Wiesz, powiem ci, że nie wiem, w jakiego serwitora, w cokolwiek było najbliższego. Więc myślę, że to nie był murder servitor, bo tych za dużo na mostku jakiś nie było zwykły. Znowu. Jakiś zwykły. No, były dwa. Służebne, znaczy jeden zostaw. Więc Charonów raczej z ciężką bronią chyba na mostku nie trzymałeś, co? Nie, one były wyłączone z tego, co ja pamiętam. za dużo też ich zresztą miałeś. W ogóle była? Więc po prostu z jakiegoś serwitora myślę, że uszkodziłeś. Może nie rozwaliłeś, ale na pewno gdzieś go mocno uszkodziłeś. Wszystkich mamy, no to teraz wracamy do kapitana, nie? Dobrze, kapitanie. Najbliższa mnie ta bestia, ta duża, jest o ile ode mnie, tak? Ze 3 metry, 4? Najbliższa bestia, w sensie ostatni serwitor? Tak, ten duży. No myślę, że w promieniu jakichś 6 metrów od ciebie. Akurat rozpoławia jakiegoś nieszczęśnika swoimi tymi wiskerator tym ostrzem, nie? Dobra, jest zajęty nim, dam radę do niego podbiec i zrobić to samo, co przed chwilą z tym panem? Tak, tylko z modyfikatorem za walkę w ciemnościach. Ty masz hełm, dobra, sorry. Ty masz hełm, zapomniałem. Nie ma tak dobrze. Dobra, próbuję to zrobić. Dopadam do niego. Bez aima... Nie dodaję aima, no nie tutaj? Tak, no jestem w point blanku, ja chcę strzelić. A, no to dawaj z point blanka, nie? No to już masz wtedy plus 30 za samo to. Ja mam, czekaj, przypomnij mi. A, też mam semi-auto. Dobrze myślę? Row 2. Jeśli tak, jeśli masz 2, no to znaczy, że możesz w semi dwa strzały w rundzie zrobić. Dobrze, to robię. Czy tam, czekaj, ale to jest chyba wtedy z modyfikatorem jakimś też, ale to tam, on ci doliczy ten modyfikator, no. Dobra. Powtarzam. Czy ja ile wyrzuciłeś? Pecha nie masz? Nie, 93 jeszcze nie, ale blisko było. No. Ale teraz mam. To. Malfunction. Wybuchła mi broń. Zacięcie broni, czekaj, bo ja tam gdzieś to chyba opisane mam w zasadach. Plazma wybucha. No to ja wiem, że wybucha, ale tam czekaj, muszę znaleźć. Panie kapitanie, czyli wymiana kolejnych kończyn, tak? Nie, jeżeli to wybuchnie, to będzie wymiana mostka. Weapon jumps jest na stronie 249. No właśnie, ale plazma mi chodzi, nie? Jest notatka. Niektóre bronie, takie jak broń plazmowa, przeczytaj ich opisy i specjalne właściwości. Więc chyba to będzie coś z właściwości. Trzeba przegrzanie przegrzewa się przy rzucie ataku wynoszącym 91 lub więcej. Kiedy broń się przegrzewa, posiadacz otrzymuje obrażenia od energii równe uszkodzeniom broni z penetracją 0 do położenia położenia ramienia. Ręka trzymająca broń, jeśli broń została wystrzelona jedną ręką lub losowe ramię, jeśli broń została wystrzelona z dwóch rąk. Dzierżący broń może uniknąć obrażeń, upuszczając broń.
Wypuszczenie broni jest akcją dowolną. Broń, która się przegrzewa, musi potem schładzać się i nie może być ponownie wystrzelona do drugiej rundy po przegrzaniu. Broń o takiej jakości nie powoduje zacięcia, a każdy efekt, który spowodowałby zacięcie broni, zamiast tego powoduje przegrzanie broni. Czyli to by się nie broń nie zacina, tylko się przegrzewa. Więc możesz... Rzuć mu w łeb tym pistoletem. Możesz po prostu uniknąć obrażeń, jeżeli upuścisz broń. Poczekaj, dobycie i upuszczenie broni to jest półakcja. To jeżeli jeszcze miałeś jakąś akcję, to... Ja mam 11 na ręku, może się nawet nie przeżreć. No to musiałbyś rzucić na obrażenia i zobaczyć, nie? No dobra, to rzucę damage'a. Jedno obrażenie. No, tylko że... Czekaj, ile trwa powrót do... W następnej turze, nie ta, tylko następna. Broń się przegrzała w tym momencie, poczułeś lekkie pieczenie. Nie zapomnij, że ja w drugiej ręce mam miecz. Wyciągnię. No, czujesz ten, jak się rękawica twojego pancerza nagrzała prawie do czerwoności, parząc ci rękę w środku, tak? Ale broni nie wypuściłeś. Dobra, teraz któryś z was, kolejny, nie wiem, Quercus, ktokolwiek coś chce robić. Czyli lecimy po kolei, Anders, kolejna runda walki. Znaczy tak, ja bym się spróbował skontaktować z resztą astrotelepatów i spróbować się dowiedzieć, co się dzieje z ich perspektywy. No to dobrze, to rzuć mi na telepatię. Ty oczywiście robię heteret, nie robię żadnego świrowania. Po prostu postaram się do reszty dotrzeć. Okej, okay, czyli ona nie powoduje fenomenów psychicznych, no i odpalasz swoją moc, próbując połączyć się telepatycznie z pozostałymi astropatami, albo z którymś z pozostałych astropatów, i pierwsze, co cię uderza, to przekazy fal dezorientacji, strachu oraz bólu. Słyszysz, jak któryś z astropatów krzyczy telepatycznie, że pokład astropatyczny jest szturmowany przez jakieś serwitory z ciężką bronią. Słuchaj, tylko łup, 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 jak tam odległe ten, słyszysz, wiesz, tak jakby przekaz huku wystrzałów broni boltowej, jak tam chyba któryś z Charonów odpalił heavy bolter i po prostu pruje tam gdzieś po pokładzie astropatycznym, więc no jest tam gorąco na pewno. Czy to jest na moim pokładzie w tym momencie, bo to jest ten sam pokład? Tak, 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 tak. To ja tego nie słyszałem przez drzwi? Może w twojej sekcji akurat nie strzelają, nie? Ale gdzieś tam, bo to jest dosyć rozległy pokład tych astropatów, trochę tutaj na tym pokładzie jest pewnie kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu w sumie, więc gdzieś tam kajuty mają, wiesz, jakieś pokoje, wiecie, macie cały taki osobny pokład, bo trochę stronicie od szeregowych członków załogi, bo jednak jako psionicy jesteście dla reszty ludzi trochę przerażający, nie? No tak, a poza tym mimo wszystko ich myśli i tak dalej no przeszkadzałyby nam. No. Więc tak jak najbardziej się trochę... Aha, dobra, teraz będzie raport dla kapitana. Kapitanie, jest problem! Charony się wyrwały spod kontroli i w tej chwili próbują rozwalić wszystkich psioników, naszych psioników na pokładzie. Jest tak, Beatrice, dasz radę odpalić EMP, żeby je wyłączyć? Kapitanie, ale to musiałbym się znaleźć na tym samym pokładzie co one. One szturmują kwatery psioników. Na razie się jakoś trzymają chłopaki i dziewczyny, ale nie wiem jak długo. Ty mi lepiej powiedz, skąd się wziął ten pieprzony robak tutaj. Nie mam pojęcia, przecież sam go wsadzałem do tego pieprzonego, pojemnika. Nie wiem, jakim cudem on się stamtąd uwolnił. Magia. Masz pewne przeczucia co do tego, ale nie wiem, czy chcesz się nimi oficjalnie dzielić. Dobra, to powiedz mi jako graczowi, a ja zadecyduję. Pamiętasz, jak będąc na pokładzie Nagrody Imperatora dokonywałeś głębokiego skanu psionicznego, próbując wykryć jakieś oznaki bytów osnowy i tak dalej? No. I pamiętasz, jak ci mówiłem, że musnąłeś coś, co dotknęło cię, powiedzmy, psionicznie w jakiś sposób, coś obrzydliwego, obcego i potwornego? A tak, no. Więc prawdopodobnie, znaczy tak podejrzewasz, nie jesteś pewien na 100%, bo aż tak nie jesteś zagłębiony w tajniki okultystyczne i bytowania z osnową, ale
podejrzewasz, że być może wtedy Robal cię naznaczył w jakiś sposób i związał się z tobą na poziomie właśnie, wiesz, jakąś więź w osnowie z tobą wytworzył, że się do ciebie przyczepił, tak jakby. Nie powiem tego, bo jesteś i byłeś dla niego głowę. I byłeś dla niego swojego rodzaju takim beaconem, przekaźnikiem, przez który mógł się, wiesz, pojawić z powrotem w miejscu, z którego go wyrzuciliście. Dobra, tak w tym się nie podzielę z kapitanem, bo mi łeb obstrzeli. Więc ten. Nie ma pistoletu. Nie szkodzi. A rundę będę miał. Tak, dokładnie, więc nie będę ryzykował. Niestety, kapitanie, nie mam pojęcia, w jaki sposób on uciekł z tego pojemnika. To jest zupełnie poza moim pojmowaniem. I o niczym takim się nie uczyłem. Werkus, ty wiesz, że wasze kajuty są nagrywane, prawda? Tak, wiem. Właśnie nie mam pojęcia dlaczego. Jedynie mam podejrzenie takie, że no po prostu skorzystał z kogokolwiek, kogo miał w pobliżu. No i niestety wypadło na mnie, żeby się zmaterializować. Ale jakim cudem on się do mnie dobrał, nie wiem. Werkus, ja nic ci nie powiem. Mam nadzieję, że z tego wyjdziemy. Jeżeli nie, to sam ci skopię dupę. I ostatnią rzeczą, która to będzie, którą zrobię w moim popieprzonym życiu. Gdzie z tym mieczem? Spadaj! Robię unik. Ja będzie idę. To, że dobiorę ci się ja albo Anders do zadka, więc uważaj, idzie po ciebie Anders. Słyszałeś, Anders? Ale? Andersie, w tym momencie serwitor próbuje po raz kolejny cię pochlastać. Combat. I teraz tak, Viscerator, monoszpony. Co to dodaje więcej obrażeń? Nie, chyba to. A tak. Z przycelowaniem. No w sumie miał okazję, dobra, to zrobił half aima. Combat action, czarcznie. Może zostaje przy mnie. Ale all outa zrobi, bez obrony. Other modifiers, nie. I rzucam. Jaki drań. I teraz, czy ty możesz to parować? Chyba możesz. Nie mogę, bo użyłem czarży chyba. Aha, nie wiem, czy no, po laucie, czy po szarży nie można używać parowania. A to musiałbyś w opis szarży. W tamtej turze, nie w następnej. No, tylko on wyrzucił... A dodge ewentualny? Ewentualnie dodge, tylko no, musiałbyś mieć wyższy sukces niż on. On ma jeden sukces. On ma jeden sukces, 66 wyrzucił, więc jak wyrzucisz mniej, to unikniesz. To możesz rzucić na pary czy na agility? Na dodge, jeśli masz taką. Na dodge mam 18. A pary masz wyższe? Nie mam, bo tego. Pary mam wyższe. No to możesz na pary rzucać. Bez modyfikatorów, nie? Jeżeli masz balanset broni... Nie, parę mod 10 mam na swoich tych... Bo ty masz wybalansowane bronie do tego. Tak, mam parę mod 10. Proszę więc bardzo. Więc sparowałeś. Chociaż wyrzuciłeś... Nie. Brawo. 90 wyrzuciłeś. Miałeś 84, a wyrzuciłeś 90 na 84. Czyli nie sparowałeś. Ja to znaczy, że sparowałem. No ale nie, w rzucie masz minus 0,6, bo 90 nie masz pełnej porażki dlatego. Mhm. Spróbuję, może powtórzyć. 84. Możesz zawsze próbować przerzucić za ten, za punkt nie fejta. Musi przerzucać za punkt fejta, a może powtórzyć parę z tego co pamiętam i atak. Masz parowanie powtórzane? Chyba nie. Nie, tylko ten trafianie. A, tak. Trafianie masz. Ile do obrażeń zadaje? No sporo, D10 plus 14 rending. Jezus, więc od 15 do 24 obrażeń zadaje taka broń. Nie wiem kurwa jak one są zbalansowane, bo nasze broni zadają dużo mniej. No ja ale, to są serwitory, wiesz, mechanikusów. My to nie jesteśmy murder? Najwidoczniej nie. Ja zadaję 10 plus 4 energetyczne obrażenia, 1D10 plus 4, to ja nie jestem w stanie nic mu zrobić w takim razie, jak ma 14 pancerza. Nie, on ma 12, to nie, on ma 12 pancerza, a nie 14. Czyli jak rzucisz maksymalne obrażenia, temu zadasz 2. Ho, ho. To masz K10 plus 5, ja mam K10 plus 5, no nie? Na mailowe. Ja plus 5, plus 4 mam. I z penetracją 5. A nie, ja mam 1D10 i penetracji 2, tyle. Jak to, nie masz dodatku z siły? Mam obrażeń 1D10 plus penetracja. No to nie wiem, czy chcesz przerzucić ten parowanie za pomocą Fate Pointa, czy... Czuję, że to będzie początek końca. Tylko, bo ja chyba, że zrzuciłem.
No nie, tym razem bardzo. Teraz dobrze, no to zamachnął się na ciebie tym opkowanym, wirującym ostrzem tego wiskeratora i po prostu z tym, krzesząc iskry na powłoce mono, tylko się tak, twój miecz tak, wiesz, pod siłą uderzenia się tak do ciebie przybliża, ale uchroniłeś się od otrzymania potwornych, kaleczących obrażeń i teraz masz okazję mu oddać. A przez to, że on robił old out atak, to nie może ani dodżować, ani parować twoich ataków. Może rozgrywajmy najpierw pojedyncze właśnie te, co? Zobaczymy, kto z nas zginie, a kto nie. No! Standardowy atak. Znaczy w sensie, że skupić się na jednej postaci i rozegrać całą walkę? Encantery całe. No. No to szybciej pójdzie. No, trafiłem. No, to ładnie. Ja nie wiem, czy tutaj nie jest tak, że sukcesy dodajesz do obrażeń. Coś takiego chyba było, bo z tego co pamiętam. Tylko nie wiem, czy to nie było... To jest max, co mogę mu zrobić. A to gdzieś przy walce było. Dodatkowe sukcesy w testach ataku. Każdym rodzajem broni. Atakujący może zastąpić wynik rzutu na kości obrażeń, jeżeli był niższy od ilości sukcesów w teście ataku. Czyli jeżeli jakieś niskie obrażenia, a masz więcej sukcesów, to możesz sobie to zastąpić, tą liczbę. Czyli jak miałeś 4 sukcesy, to możesz sobie na przykład, jak wyrzuciłeś na kostce mniej niż 4, to możesz to zastąpić. Ale wyrzuciłeś 7. No i 2 obrażenia wchodzą w niego. No super. Chcemy się tylko przez ten okładać. No nie, no to była tak, tak. Pełna akcja. Co ty masz za broń? Możesz mi powiedzieć? Ja mam te... O... Miecze z powłoką mono, które dają mono tam... Blade. Chyba AP dodają właśnie penetrację. Ponu za siłę 3, to sorry, mogę zadać 13, 3 mogę mu bić. Dobra, weź go mnie bije. Murder Servitor to Murder Servitor, ale... Ile on ma hapsów? Bo ja będę tego ciachał. Ile on ma hapsów? 12 już w tej chwili. Nie zapomnij, że ty masz 2 ostrza i możesz drugim ostrzem też zaatakować. Nie mogę, więc to mam być dextrous i nie dostaję po prostu bonusów. I dostaję kar za używanie broni w innej ręce niż główna. All out znowu i... Trafienie. Pytanie, czy parujesz? Zawsze. Proszę bardzo. Ach, jest. No i dobrze, sparowałeś, więc teraz możesz oddać. On znowu robił all outa, więc... Bez mierzenia mogę robić, nie? To tak, mnie to nie interesuje, bo mam przyrzucę na atak. Standardowy no, atak. Tylko więcej sukcesu zawsze możesz wykręcić, nie? Standardowy atak, bez innych modyfikatorów. Trafiłem. Trafiłeś. Ale... Obrażenia. 11 to 13, okej. Okay. 3 teraz mu zabiję, to nie, to jest? 3, no tak jakby 2 przechodzą przez pancerz, czyli jakby do 10 mu zmienia, a ty masz 13, no to tak, 3. No tak go sobie działa po troszeczku, ale spoko. No trochę tak, ale zawsze coś, nie? 9 na 14 już ma. Jest okej, okay. Teraz on ci oddaje, ale rzuć mi na... Możesz, tak, rzuć mi na dowodzenie jeszcze z modyfikatorem minus 20 i zobaczymy, czy ktoś z załogantów znajdujących się na tym samym pokładzie jak ty, czy się na tyle opanuje, żeby ci pomóc w walce. Command, tak? No. Czy zaczną do niego strzelać, czy to minus 20, tak? Czy rzucą się na niego po prostu, żeby przeszkodzić. Minus 20. Poświęcą się dla For the Greater Good, jak Tau, tak? Tak, takiego. No niestety nie, są załoganci, są przerażeni. No chyba, że przerzucisz albo... Nie przerzucę tego. Skutem przerzutów. No dobra. Więc nadal tutaj są na tym pokładzie wszyscy zbyt przerażeni, żeby w jakikolwiek sposób cię wspomóc. Więc on cię znowu zaatakuje. Dobra, dalej all out. On cały czas cię próbuje zaszlachtować za wszelką cenę, ale nie trafia. Więc jest znowu odsłonięty na atak. Proszę. Też all out. A ja trafiłem. To? I to jak? Miałeś 5 sukcesów, więc możesz podstawić, bo rzuciłeś jedynkę na kości, więc możesz podstawić 5 pod to, zamiast tej jedynki. To będzie 8. To i tak nie wystarczy, żeby mu ten... 10. Bo masz penetrację 2. Tak, no, to on ma, no to i tak się przez pancerz nie przebiłeś w tym razem, a więc... to przerzucę w takim razie. To przerzucę. O, 13, nie wiem, czekaj, Righteous Fury masz, więc jeszcze tak. Robisz ten, klikasz Righteous Fury i wpisujesz tam wartość swojego WS-a całkowitego, który miałeś przy rzucie, a miałeś go, zaraz ci powiem, 7 na 64, czyli 64 miałeś WS-a w momencie ataku. Target number 64, tak? Tak, tak. Dealing 5 damage, czyli wbiłeś mu 15,
18. 18, minus pancerz. Nie, minus 10 pancerza, czyli 8 ubiłeś. No prawie go zabiłeś. No. Jednego ci zabrakło, już go naprawdę zaczynają z niego lecieć. Penetrację mu doliczyłeś do tego? Tak, dolicza, tak, dolicza, tak. Dolicza, dolicza. Więc ci został jeden punkt, ale on jeszcze tam już tryska tymi płynami różnymi, strzela iskrami. Zaczyna tak, wiesz, tak mu głowa tak skakać, jakby miał Parkinsona i ten. Ale jeszcze próbuje cię zamachnąć się ostatni raz na ciebie. Nie może przycelować, bo już nie ma jak. All outa tylko zrobi i dobra, atakujemy. No i znowu trafił cię, ale masz szansę sparować, bo to nie był zbyt dobry rzut. Tak. Masza, proszę cię. O, nie udało mi się. To ja przerzucę. To. Ja przerzucę. Dla ciebie lepiej, żebyś tak sparował. Oj, to sparowałeś, dobrze. No to sparowałeś i teraz oddaj mu. Ostatni raz. No zostało ci jedno obrażenie do wciśnięcia. O, nie trafiłem. Ale to jest ten. Mam trafię tego Blademastera, więc przerzucam sobie. Z talentu, dobra. Blademistrz. Ostrzy. No, bardzo nie trafiłem. Jeszcze nie trafiłeś. Więc... Te płyny wszędzie latają. Tak, chyba bryznęło ci coś w oczy, wiesz, snop iskier ci strzelił, że musiałeś się ostrzem zasłonić, żeby ci po oczach nie dało, więc serwitor znowu próbuje wepchnąć ci swoje mono ostrza pod żebro. On ma wiele sektory, a nie mono ostrza. Ma jedno i drugie. I ma tego. I ma jego skrat. No i trafił. No i pary. Słabo. Ale trafił, ledwo, bo ledwo, ale trafił. Nie trafił. No ale sparowałeś. Więc cały czas to jest taki pojedynek, gdzie tylko... Takie błyski. Tak, błyski, tylko prawie jak zderzenia miecza świetlnego, tak tylko iskry krzesa. Dobra, przerzucam, bo mam tam... No, trafiłem teraz. Dobra, rzucaj na obrażenia. Wreszcie. 5 i 7, no niestety nie przebiłeś się dalej przez pancerz. Oddajemy ci z powrotem. No aim, all out, pick. Niby trafił. No ale nie. Ale jednak nie, więc to tak w tym, to tak wygląda taka scena jak w takim horrorze science fiction, gdzie tylko migotanie tych jarzeniówek jakby i tylko błysk tego, kiedy krzesze z iskry zderzając się z ostrzami tego marzesz. Możesz podstawić 6 sukcesów, to byś miał 10 obrażeń i tego 2 akurat to na 0 obrażeń wychodzi, bo penetracja. No to nic nie zmieni, tak. To nic nie zmieni, więc chlastasz go mieczem, gdzieś on nie sparował tego, ale ten, ale krzeszesz tylko iskry po jego metalowych elementach egzoszkieletu. Dobra, teraz ja z powrotem. On się w ogóle nie hamuje cały czas, tylko na pełnym... pozwalającym mu trafić w zacietrzewieniu, ale ciągle parujesz, więc oddawaj. Ale tocząc z nim tą nierówną bitwę i tak masz wrażenie, że nie bez powodu są to mordercze maszyny. I masz Righteous Fury jeszcze, a miałeś 35 target, nie, 64 dalej masz target number, więc jeszcze Righteous Fury ci wchodzi dodatkowe na 64. Więc wbijasz mu dużo damage'u, 15 i 3, 8 na 8 znowu damage'u mu wbijasz, więc go i tak, jak to się kończy, jak to się kończy w końcu. Masz w głowie takie, tylko nie próbuj go uszkodzić tak, żeby go nie dało rady naprawić, więc... To ucinałem różne części po kolei, które wyglądały na niezbyt ten. To znaczy on go po prostu wyłączył, no. Tak, i w końcu co, przebijasz mu... odcinasz mu zasilanie albo przebijasz mu ten zasilający jakiś moduł, tak? I... No, raczej odcina mu kable i czy głowę, to... czy głowę po prostu odcinasz. Nie, tam w body trafiłem, więc tak na wylot może jakoś tak w stół. A, czyli no to mówię, że przebijasz go mieczem i gdzieś uszkodziłeś jakiś system napędowy albo jakieś zasilanie, on po prostu, wiesz, wszystkie świecące w nim elementy nagle zgasły, tak... O, to miałeś wyłącznik. I tak stanął, wiesz, tak w pół ruchu, z kończyną wzniesioną do ciosu i ten. I znowu stoisz tylko ty i twoje świecące miecze i pewnie ruszasz dalej w kierunku... Wyłączam kolor mieczy na zielony. Tak. I ruszasz dalej i przeskoczmy teraz do Magnusa Jacksona. Magnusie Jacksonie, co robisz dalej? Co ja robię? Nie zapomnij, że nas jest tu dwóch, tak? No właśnie o to chodzi, że pewnie zapytam się kapitana, co właściwie robimy. Czekamy na coś, czy
Wiesz, jest coś takiego. Widzisz, jak kapitan popatrzył na łapę, z której się sączy taki dymek. Widzisz, jak takim dwoma susami doskoczył i napierdala tego serwitora, no nie? Od tyłu. Domyślam się, że to jest polecenie strzelaj w to gówno. Tak, dokładnie. Dlatego pewnie posłusznie wykonam polecenie kapitana i będę strzelał w to gówno. Mam nadzieję, że nie we mnie. No nie, to zależy, jak się ustawisz już. To strzelaj w to gówno. Dobra. Jesteś też na point balanku. Jesteś bardzo blisko, tak jest. Jak na pistolet. W sumie właśnie. Nie, half-life'a jestem w stanie tylko zrobić. Tak, bo strzelanie jest połową akcji, więc jak chcesz przycelować, to tylko na połowie. Tak. Przycelowanie. I minus 30 ze strzelania, tak? No tak, i w ciemnościach, tak. Dobra. No to point blank ci daje chyba plus 30 w ciemności, a, minus 30, więc... Ale teraz masz go podświetlonego. Wiesz dlaczego? Bo jest taki bardzo ładny snop za nim. Ja mam power sworda w łapie. O, dostaję. O kurwa. 21? No. 21 minus 12 to 11. No to jeszcze potężne trafienie, ale jeszcze się trzyma. Dobrze. Trzyma na 3 HP-kach, więc... To ja go to kończę, spokojnie. Jeszcze ja. No. Ale jak trafiło, co z czego ty strzelałeś, Magnus? Bolt pistol. A, no to jak ty strzeliłeś, to ta eksplozja po prostu wyrwała tam potężne kawałki, wiesz, ciała i egzoszkieletów, wiesz, to ochlapały ten płyny ochlapały kapitana, jeszcze ten opryskały go tymi flakami i tym, ci spływa po hełmie. Czy ja mogę przycelować? Nie mogę, no nie? Z tego co wiem. Ale czym? Mieczem? Tak. Możesz, tylko to pół akcji, tylko możesz wtedy zaatakować. Okej. Okay. Nie będę mógł się bronić później w razie czego? Znaczy... Bronić się to chyba możesz po prostu z automatu się bronić, jeżeli masz przed czym, nie? Jeżeli on by cię trafił, ale wątpię, że przeżyje ten atak, chyba że będziesz miał pecha. No na przykład tak jak teraz. No, to... Ale masz chyba przerzut jeden na ataku, nie? Tak, mam przerzut, ale nawet nie zużywam na to bardzo pięknej tej, bo ja też mam... Jak masz Blade Mastera, to też możesz przerzucać, tak. No właśnie mówię. Mam mistrza ostrzy. Rzuć. Ha! No i niestety nie trafiasz tym razem. To co ja? Panie kapitanie, no niestety, więc tutaj ten ostatni serwitor spróbuje cię wypatroszyć. Ostatkiem sił. All out, tak. Dodżujesz czy parujesz? Parę. No i zatrzymałeś na tylko twój ten power field, tylko tak zabuczał. Buf, jak ten, jak wiskerator po nim zrobił. No i kończwasz któryś go. Nie wiem, czy teraz znowu ten poprawisz mu z bolt pistola? To pewnie poprawię. Czyli takie same ustawienia. O, dobra. No to damage, 2 hity. Okej, dobra. A ty 2 strzały w niego wpakowałeś, tak? Tak, bo tam 5 sukcesów miałem, a ja z semi-auto lecę, nie? No, to ten, to po prostu... Jak to wyglądało, kiedy te twoje pociski z bolt pistola go dopadły? Wiesz co, mi się wydaje, że to było bardziej na tej zasadzie, że skoro poleciały 2 pociski, to jeden tak dosłownie... Tak, dużą dziurę w środku jego zrobił. A drugi pewnie przeleciał przez tą dziurę i jakiś jeszcze z tyłu serwitor kolejny wysadził, bo to... To musiało się... To minął kapitana o włos, tak? I rozwalił jakiegoś serwitora, który ten... Wcześniej zajmował się tam, nie wiem, przełączaniem jakichś przycisków na pulpicie i tam, nie wiem, włączaniem jakichś pierdół. Dokładnie. I go zmienił w kubkę złomu. Dobrze. No teraz przeskakujemy do Zajęczaka. Zajęczaku, ty... Poczekaj mi sobie, bo ja chcę coś jeszcze zrobić. Pamiętasz, dałeś mi taką fajną zabawkę, która wyłączała Marder Servitory, pamiętasz? No. Po ostatnim... Próbuję, wiesz, to zrobić. Naciskam, kurwa, kilkanaście razy ten przycisk, żeby to wyłączyć wszystkie te najbardziej śmiercionośne, no nie? Dobra. Pytanie, czy to zadziała? No to właśnie, nie wiem, pytanie. Mam na szczęście rzucić, czy coś takiego? No właśnie, nie ma chyba tutaj szczęścia jako takiego, więc rzuć mi na D100 po prostu. I mniej niż 50 to będziesz, to zadziała, więcej niż 50 to nie zadziała. No to zadziałało, chyba, bo w sumie nie wiesz, nie masz jak tego potwierdzić na razie, nie? Więc wcisnąłeś to,
i być może Murder Servitory się wyłączyły. Zajęczaku. Znaczy nie Zajęczaku, tylko Regisie, Quintilusie, Mantro. Mantro. No więc idę przez ciemne korytarze, przyświetlając sobie data slate'em, tak żeby po prostu na zasięg kroków. Więc rzuć mi na skradanie się, czyli na shadowing chyba? Zaraz. Shadowing to nie jest śledzenie, bo to jest shadowing allows the explorer to follow others. Aha, no dobra, to na silent move, sorry, na silent move. Na silent move, dobrze, dobra, to rzucę. I za to, że się podświetliłeś, normalnie miałbyś plus 30, ale się podświetliłeś data slate'em, to masz minus 10. Minus, czyli masz jakieś 12. Czyli mam 20, tak? Nie, masz minus 10, bo się podświetlasz data slate'em w ciemnościach i świecisz się jak... Dobrze, dobrze, to więc w takim razie rzucam na silent move minus 10. Wiesz co ci powiem? Przekradasz się w kierunku maszynowni, kiedy na wprost ciebie z ciemności wyrasta wysoka, przerażająca postać serwitora... Z dwoma gatlingami zamiast rąk? Nie, ten serwitora mordercy, który zawiesza na tobie swój martwy, ale przerażający wzrok i uruchamia wiskeratora. Więc ja chciałbym wyłączyć data slate'a, otulić się szczelniej płaszczem kameleolinowym, nie wiem jak się to po polsku mówi. Płaszcz kameleona i się po prostu ukryć przed nim. Wiesz co, ale to już nie zdążysz w tym momencie. Okej. Okay. Zresztą podejrzewam, że jemu ciemność w ogóle nie przeszkadza niczym. Dobrze, więc... ale nawet jeśli to płaszcz kameleona jakby pozwala mi się wtopić w otoczenie, więc to może pomóc na ukrycie się. Tylko mam, wydaje mi się, że serwitory, mordercy raczej mają jakieś czujniki po prostu ciepłoty ciała albo wykrywania jakichś... Właśnie ten płaszcz tak działa. Tak, właśnie ten płaszcz tak działa. Dokładnie. Że ciepłotę ciała zakrywa, tak? Chyba ciepłotę zakrywa, tak. Okej, okay, więc... Nawet Marysi mają minusy do zauważenia kogoś, to jest takim poświęcie. A jaki daje ten? Jaki daje bonus? No plus 20 do concealmentu. Więc rzuć mi na concealment w takim razie. Dobrze, dobrze. Jak ci się uda, to cię przestanie widzieć, tylko musisz się nie ruszać wtedy. Okej, okay, dobra, to w takim razie jeszcze miałbym z ciemności, ale chyba serwitora ta plus... Nie, jego ciemności nie dotyczy. Ciemność tak? Go w ogóle nie dotyczy. On, dla niego dobra, nie czyli ma tylko plus 20. Dobra, to zaraz rzucę na koncert. Zawsze możesz za fate pointa jednego, tylko nie palenie, tylko wydanie go na tej sesji możesz. Okej, okay, to wydam. No to wydam jeden fate point na plus, na przerzut po prostu, bo to będzie plus 20 za ten concealment. Zaraz zobaczę, czy to naprawdę było plus 20. Dobra, to przerzucę po prostu plus. Tak, to przerzucę jeszcze. Znowu nie udało ci się tego przerzucić. Niestety nie zdałeś tego testu, więc nie zdążyłeś się zakryć tym płaszczem dobrze i przypaść do ziemi. Mhm. Więc nadal cię wyczuwa i będzie cię chciał chlasnąć. Dobra, no i zaatakuje cię. No. Dwa stopnie sukcesu. Mhm. Dobra, czyli w teraz... Oj. I to tyle, jeżeli było zajęczaka. Ja zawsze może spalić fate ponta, żeby to przeżyć, nie? W jakiś sposób. A ile to było obrażeń? 32, tak? Bo to jeszcze dwa penetracje ma. A wow, a wiesz co, spalę fate pointa. Bo ile ty masz? Nie masz jakiejś broni? Nie wiem. Mam tylko pistolety. No to pistoletem nie sparujesz ostrza. Ale możesz spróbować dodge'ować, o ile masz dodge. Masz wykupiony dodge, no to nie możesz dodge'ować. Dodge jest w tych, w basic skillach, więc możesz bez wykupienia, tylko na połowę to jest agility. No, dobrze, tylko że musiałby, on miał dwa stopnie sukcesu, musiał wyrzucić mniej niż 24 na tym dodżu, ale zawsze możesz spróbować. Okej, okay, dobra, to ja mam 22 na wyrzut dodża, czyli ile musiał rzucić?
3. Na kasto 3. O ile dobrze wiem, myślę. No ile miałeś doża? Jeszcze raz. Oj, chyba nie wyszło. Rzuciłeś 66, no niestety. Chyba, że znowu wydasz fate pointa na przerzucenie tego rzutu. Nie, to za mało jest. Nie mam szans. No więc obrywasz po prostu, myślę, co proponujecie, jakby go śmiertelnie zranił ten... Ja myślę, że zaraz sobie zobaczę, jak to wychodzi kwestia palenia punktów. Znaczy, no po prostu nie zginiesz, tylko stracisz przytomność, twoje hopeki spadną do jednego i będziesz po prostu bardzo ciężko ranny, kiedy sytuacja zostanie opanowana. Przeżyjesz to, ale tak będziesz po prostu... Pocharatany okay. Mocno, nie? Dobra, to myślę, że sobie spalę jednego punkta i będę już jakby wyłączony z dzisiejszej sesji, bo chyba już nie będę za bardzo działał. No nie dasz rady już działać dzisiaj, no bo to... No to... Będziesz nieprzytomny wszyscy... po prostu. Dobra, to będzie taka cena, że się po prostu już rozłączę i mogę się rozłączyć, tak? Jak chcesz, to masz z nami zostać, nie? I słuchać. Nie, 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 ale będę słuchał, ale się rozłączę z kamerki po prostu. Znaczy to masz ewentualnie... A, z kamerki, bo wtedy rozjedziesz mi kamerki. To może po prostu zakryję czymś i będzie tylko szary ekran. A, okej, okay, no to spoko, dobra. Okej, okay, dobra, to w takim razie palę punkt losu. To jeszcze ci powiem, jak to wygląda, nie? Po prostu, kiedy natknąłeś się na tego murder servitora, to on ci po prostu, ten wiskerator po prostu wbija ci w trzewia i tak cię podnosi do góry i to się tam mieli, harata ci po prostu wnętrzności, robi ci sieczkę i mielonkę właściwie z ciebie. W momencie serwitor się wyłącza. I ten, i po prostu, tak, i po prostu zanim... Zrobił po prostu taką totalną, nie rozciął cię po prostu na, za chwilę by cię rozciął na pół, czy przebił na wylot i byłbyś całkowicie martwy, ale w ostatnim momencie się wyłącza i ty po prostu spadasz jak taki bezładny worek krwawiącego mięsa u jego stóp i właściwie z bólu, szoku tracisz przytomność, żegnasz się w myślach ze swoim życiem, z rodziną, oczywiście film ci się przebija przed oczami. Jeszcze tak jęczę tylko z bólu, czuję jak ostrze się przebija po moim mężnościach, wykasuje krew i pada nieprzytomny. Tak, i nieruchomiejesz na pokładzie gdzieś tam w okolicach niedaleko maszynowni, a nad tobą w takim półruchu zastyga niemo wyłączony serwitor. I teraz przeskakujemy do Quercusa, tak? Quercusie. Dobra, nadsłuchuję na korytarzu, czy jest cisza, czy coś tam jeszcze słychać? No to rzuć mi na awareness. Wiesz co, cisza kompletna panuje za drzwiami twojej kajuty, nie słyszysz totalnie nic, ani jakiegoś hałasu biegających załogantów, ani żadnych krzyków, żadnych wystrzałów, ani kroków. Taka totalna, totalna cisza, nie? Dobra, rozejrzę się po pokoju. Czy mam coś, co mógłbym użyć jako dźwigni, żeby podważyć drzwi? Rzuć mi znowu na D100. Powyżej 50 nie udało się, poniżej to ci się uda znaleźć cokolwiek. 19, więc gdzieś tam znajdujesz tą standardowe wyposażenie kajuty, jakiś tam podstawowy skrzynkę z jakimiś podstawowymi narzędziami naprawczymi, służącymi do jakichś tam podstawowych napraw. I ewentualnie właśnie mającymi też być pomocnymi w jakichś sytuacjach awaryjnych, więc masz tam jakieś tam klucze, śrubokręty, jakieś takie rzeczy, które są pomocne. Może nie akurat psionikom, ale ogólnie wędrującym na statkach marynarzom w jakichś takich kryzysowych sytuacjach. To spróbuję podważyć drzwi w okolicy tam zamka tego elektromagnetycznego, żeby je otworzyć. To bardziej chyba być musiał dostać się do jakiegoś panelu, zdjąć panel po prostu i dostać się do wnętrza, tak jak to robił wcześniej prawie że nieżyjący Seneszal. Więc rzuć mi na włączoną umiejętność techniki i security. Niki? Co to jest technika? Ja jeszcze nie znam na technice. To jak nie masz, to nie masz, nie? No to na security jeszcze. Nie mam. No to... Dlatego właśnie myślałem, tak wiesz, zdroworozsądkowo na zasadzie... No, kojarzę, że tutaj zamek się ten styka, no to tam wsadzić, wiesz, jakiś większy śrubokręt, zrobić grób, no i może się akurat
uda zapadkę wepchnąć. W tej zasadzie. Tyle to przez na logikę można zrobić. To co proponujesz? Na co chcesz rzucać? Na siłę może. No dobrze, no to próbuj. Ale masz minus 10, bo ty nie jesteś zbyt silny. No dobra, okej. Okay. Już. Siła minus 10? No. No nie wyszło. Wiesz co, no nie wyszło i to nie wyszło dosyć mocno, bo jeszcze ci się złamało to narzędzie, którego używałeś do podważania tego panelu. Dobra. To jeszcze spróbuję w takim razie... Widocznie to był jakiś stary szajs, jeszcze pamiętający początki tego okrętu. No pewnie tak. Dobra, w takim razie zrobię to, na czym się znam i jeszcze raz spróbuję wywołać moją część załogi, żeby się spróbować wywiedzieć, co się dzieje. No to dawaj na telepatię. Tak, już. O, czyli to nie udaje ci się. Dobra, zmęczenie zmęczeniem, spróbuję jeszcze raz, ale też w bezpieczny sposób. Łączysz się i dowiadujesz się od części, że co najmniej kilku psioników zginęło, ale większa część psionicznej braci zabarykadowała się w waszej mesie na waszym pokładzie i tam na razie względny spokój, ale prawdopodobnie zawodzą systemy podtrzymania życia, filtracji powietrza, ponieważ zaczyna tam się robić duszno i potrzeba pomocy inżynierów technicznych, nie? Mechanikusów czy kogoś, żeby naprawili systemy podtrzymywania życia. Wentylację, tak. Dobra. No. Do Voxa. Kapitanie, na razie psionicy trzymają się dobrze, zabarykadowali się w mesie, tylko mają problem z systemem podtrzymywania życia. Ewidentnie nie jest pompowane tam i odsysane powietrze. Nie wiem, jak długo wytrzymają. Ja nadal jestem uwięziony w mojej kajucie. Trzeba jak najszybciej uruchomić wymienniki powietrza. Do wszystkich zgłaszać, czy serwitory przestały być zagrożeniem. Na pewno. U mnie pusto, przemźnie, nic nie słychać na korytarzu. Tym marder serwitory chyba się wyłączyły, ale nie jestem pewien, co z innymi maszynami. U mnie cisza, no a moi stwierdzili, że się zabarykadowali, chyba też chwilowa cisza. Droga załogo, czy może mi ktoś powiedzieć, czy... Patrzę, wiesz, dookoła, czy te inne serwitory się ruszają jeszcze, czy nie? Na twoim pokładzie tutaj na mostku reszta twojej załogi jakoś poradziła sobie z unieszkodliwieniem tych serwitorów służebnych. Dobra, dokładnie wydaję rozkaz. Unieszkodliwić wszystkie serwitory. Nie zabijać, spróbować poodstrzeliwać zasilanie albo coś takiego, tak? Mhm. Do wszystkich oddziałów abordażowych. Ruszać dupy. Mówi nasz kapitan. Rzuć na dowodzenie. Jeszcze nie zapomnij, że oni mają 91 morale, mój drogi. 91. To jest dobra załoga. No dobrze, ale mimo wszystko rzuć na dowodzenie. O man. Okej. Okay. Zaczynają tam się na twoim kanale łączności sypać potwierdzenia przyjęcia poleceń. I potem słychać też na pozostałych kanałach Voxa, bardziej ogólnych, powtarzanie wydanych przez ciebie rozkazów. I załoga skwapliwie zabiera się do roboty. Beatrice! Tak, kapitanie? Jak twoi tech pieści? Czy ich też to opanowało? Nie, robak nie ma nad nami władzy, najwidoczniej siła Omnisa Jasza nas chroni, kapitanie. Dobra, rozglądam się, szukając naszego... Główne... Magnus nie ma dodatku do czaszki. Nie, jeszcze nie robiłem się zmiany głowy, jak na razie tylko ręce i nogi. Dobra, okej, spoko. No i kręgosłup. No i kręgosłup, no tak, żeby jakoś nie wyglądać pokracznie. Żeż ty w mordę i w żopę. Szukać tego kurestwa, zacząć przeszukiwać okręt. Źródło jakoś wykryje. Ja tam idę, to jest spoko.
Dobra, no to ten. Ja też się ruszam stamtąd. Chodź, Magnus, idziemy. No tak, nie wiadomo, gdzie lecimy. Tylko nadal macie wyłączone zasilanie, więc musicie się przebijać przez zamknięte grodzia, nie? Mistrzu albo... gry. Ty nie zapominaj, że ja jestem w Power Armorze, dobrze? No nie zapominam, ale wiesz, masz Armored Bridge, nie? Więc masz wzmocnione grodzia pancerne w tym. Więc się nie przebijesz tak po prostu przez nie. Więc... Daj mu piwo. Zachciało się nam ulepszać statek. Jak? Daj mi piwo, tak? Tutaj to by się jakieś plazmowe palniki przydały, żeby się przepalić przez twoje te grodzia. Nie wiem, próbujemy na pałę chyba się przebijać, bo nie mamy chyba innej opcji na razie. A gdzie się przebijacie, bo tak w sumie to nie wiem. Dobra, no... Właśnie w ogóle gdzie idziemy, bo to jest... Ja się przebijam cały czas. Dostajecie komunikaty, że załoga nie może dotrzeć na pokłady maszynowne, ponieważ wszystkie grodzia są zaspawane. Zaspawane? Tak. Beatrice, słoneczko ty moje, czy jesteś pewna, że żaden z twoich się nie zbuntował? Może się tam zaspawali, żeby się ochronić. Albo to serwitory zrobiły. To nie jest robota naszych, kapitanie. Beatrice, możesz mi uruchomić chociaż system kamer? Proszę cię. Pracuję nad tym. Beatrice, pamiętasz ten ładny drugi statek? Znaczy ten mój statek, kapitanie. Nie. Ten ładny drugi statek. Ja słyszałem, że Anders chciał go na własność. Ale jak to na własność? To przecież mój statek. Nie. Właśnie. Masz 5 minut na... pokazanie mi, co się dzieje na mojej klipie, tak? Okej, okay. To niech ktoś rzuci za Beatrice na Tech Usa i plus trudno... 10 na pewno. Co? Plus 10, bo to jest, wiesz... No ale z trudnością minus 30, bo to są problemy techniczne różnego rodzaju. Otwieram jej kartę Tech Use, tak? Żeby tak, zaangażowała minus... siebie i swoich podkomendnych adeptów. Minus 20. Tak. Anders, weź jej coś dogadaj jeszcze, bo ty to słyszysz. A cały czas słyszę, ja sobie zapisuję. Ona to może powtarzać, nie zapomnij. Ona bardzo chętnie to przerzuci. Tak. Ale faktycznie dogaduje, czy nie dogaduje, Anders? Anders nie, dogaduje? Nic nie gada. Szkoda strzępić języka. Szkoda strzępić Rejanowi, no bo szkoda strzępić Reja, bo to elegancko. Okej, okay, dobra, uda się to zrobić na pewno za jakiś czas. Teraz jest to coś, czego nie mamy. Tak, więc tak, Beatrice udaje się dotrzeć gdzieś tam do zapasowego rdzenia mocy i włączyć przynajmniej jakieś rezerwowe formy zasilania na statku. To potrwa oczywiście jakiś czas, ale w międzyczasie kapitanie i pozostała część załogi dostajecie niepokojące komunikaty, że są jakieś, że ten robak psa Icarusa najprawdopodobniej próbuje przeciążyć silniki warp i jeśli one padną, to i pole Gelara padnie wtedy, a to macie przerąbane. Beatrice, czy możesz nas teleportować tam, gdzie on jest? Przykro mi, kapitanie, ale teleportarium nie działa. Wymaga głównego zasilania. Anders, co działa? Anders, kieruj się, zbieraj ludzi i kieruj się na tą pieprzoną maszynownię. Możecie to próbować naprawić. Możecie to naprawić poprzez wysłanie tam ludzi. Albo inżynierów mechanikusów, to albo rzucacie na fellowshipa, albo na Tech Usa. Zależnie od was. Na fellowshipa rzucam. Tam na komanda, bo komanda. Daleko mam jeszcze do tego? Ty kajuty? Nie, ty tam się już przebiłeś na pokład, pokład psioników. I też mając, oczywiście znając statek, ale też mając zapewne data slate'a z rozkładem statku, jesteś w stanie bezproblemowo namierzyć kajutę Quercusa Robuscusa, no i widzisz, że jest, że oczywiście drzwi do jego kajuty są zamknięte i widać taki ślad na nich takiego zarysowania, jakby coś bardzo, jakieś potężne ostrze po nim przejechało, taka krecha, nie, na ukos. No i tam oczywiście na pokładzie, na korytarzu mijałeś tam jakieś zwłoki pozabijanych marynarzy, porozwalane części serwitorów, jakieś pobebeszane kable ze ścian, no ogólnie uszkodzenia. Miałem żywych ludzi, którym kazałem się ogarnąć. Ale jacyś tam rozdygotani załoganci, którzy się tu ocaleli,
o jakieś o dziwo. Gdzieś tam widzisz też, widziałeś ślady po eksplozjach pocisków boltowych na ścianach, grodziach. Jakiś rozwalony Charon też gdzieś tam po drodze ci się trafił. Ogarnęli jakoś. Dobra, co te drzwi muszę otworzyć teraz, tak? I do maszyny. Tak. Co ja mogę z tymi drzwiami zrobić? Serio się pytam. A co z drzwiami, bo ja nie dosłyszałem. No to możesz próbować też security tech use rzucić połączone. Ale mogę po prostu wbić miecza w panel. No możesz, ale to będziesz miał minus 20 do rzutu, dlatego że masz uszkodzić tak, że się całkiem zablokują i będą do przepalania jakimś palnikiem później. A tech use'a to mam nic? Ale z security może coś masz. A za tech use'a odpowiada co? Inteligencja, nie? Czy nie? Tak. No to połowa inteligencji plus security, połowa ten... Ja mam inteligencji 36. No to masz tam kilkanaście plus... A security co, też inteligencję? Tak, co jest security? Agility. Agility no to mam... połowa tego... Też, połowa... też 36. Tak czy siak, no to, no to masz na 36. A. Jeszcze z minus, tak, no minus, z minusem, nie? Na 16. To minus 20, super. No proszę bardzo, nie... Prawie ci się udało, wyrzuciłeś 17. No. Więc... Ale ja mu tego, weź ty to tam otwórz, cholera! Szybciej! Masz 10 dodatków. To tak, no, wyrzucił... To byś miał wtedy, dobra, to wtedy by ci się udało. Miecz jest dobry na wszystko, wbijasz go gdzieś tam w panel, przekręcasz. Coś tam strzeliło, zakopciło dymem, zaskwierczało i drzwi się rozsuwają. Bardziej czujesz niż... Widzisz, że tuż za drzwiami stoi postać Quercusa Robustusa. Idziemy do maszyny. Tobie, Quercus, nasłuchiwałeś, czy właśnie nikogo nie ma, kiedy nagle te drzwi się przy tobą tak rozsuwają, nie? Tu! Idziemy do maszyny. A, to tylko ty. Tylko ty? Myślałem, że to murder servitor. A był taki jeden po drodze, był. W tym momencie życie radosne ten przechwałki tej Aurory, która informuje was, że udało jej się przywrócić zasilanie awaryjne i zaczynają się powoli jakieś tam takie bardzo blade światełka zapalać w korytarzach i w kajutach, rozświetlając mroki statku jakimś takim, wiecie, przyćmionym światłem. Światła awaryjne. Mhm. Dobrze, idziemy. Wtedy, kiedy zapalają się te właśnie światła, to też te grodzia uzyskują możliwość otwierania z powrotem, te, które oczywiście nie zostały zaspawane, czy w jakiś sposób uszkodzone. I dopiero w świetle tych awaryjnych świateł waszym oczom ukazuje się skala zniszczeń, jakich dokonał ten sabotaż na waszym statku. Uszkodzeń drobnych, które będą wymagały napraw, dziur tam w ścianach, rozerwanych jakichś płyt, poprzewracanych skrzyń, pozabijanych marynarzy, uszkodzonych serwitorów, rozwalonych serwitorów, no ogólnie... Czy ten pieprzony palant, z tego co pamiętam, ten biedny ślimaczek, to on dopiero jak się do kogoś przyssał, to miał te pole, no nie? Z tego co pamiętam. No wtedy był przyssany do nawigatora. Dobra, no to szukamy skurwiela. Ja, jak mi tylko drzwi otworzyła, to razem... Tym drugim panem zaczynamy biec, tak? Więc... Prawda, panie drugi? Więc... Drugi w środę. Tak, 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 jak najbardziej. Oczywiście puszczam ciebie przodem, żeby przez przypadek nie wejść pod szarżę. Zbierając załogę do kupy, ruszacie w kierunku maszynowni, gdyż wszelkie ślady wskazują na to, że najprawdopodobniej robak Psycharus zabunkrował się właśnie tam. Zapewne skoro miał dostęp do wszystkich systemów statku i potrafił nimi sterować, najprawdopodobniej gdzieś tam w rdzeniu głównego kogitatora gdzieś tam się zaszył. No ale tak jak była mowa, kiedy docieracie pod grodzia na pokłady inżynieryjne, maszynowe, dostajecie informację, że no, grodzia niestety są zaspawane, więc trzeba się przez nie przebijać, ewentualnie próbować drogi przez jakieś tunele techniczne. Poleziemy przez techniczne, o ile się przecisnę w tym pełnym power armorze. Wiesz, techniczne są takie, że tam parę ludzi może przejść z wózkiem, ale spoko. No. Jesteśmy przy tej samej grodzi, tak przez przypadek? Tak. Można tak założyć. Mogliście się po prostu kierować voxem, nie? Żeby się teraz pytanie, skonsolidować. Czy ja widzę Quercusa? Tak, jestem tam. Do tego, zanim dotarliście jeszcze pod grodzie, dostaliście komunikat służb ratunkowych, sprzątających tych, co się dało uratować jeszcze i rannych, wszystkich tam na pokłady medyczne.
że znaleziono półżywego tego Regisa Quintilusa. Pokład obok was jest w stanie agonalnym z powodu starcia z tym serwitorem, mordercą, nie? Naprawić mi go! Więc on tam zostanie odtransportowany na pokład medyczny i poddany intensywnej opiece jako pytanie, jeden... Pytanie, Zajęczak, ty mówiłeś, że nie miałeś żadnej argumentacji, tak? To już mogłeś powiedzieć w czasie przeszłym. Dobrze. Jeszcze nie miałeś. Jeszcze nie miałeś żadnej argumentacji. Już Aurora się tobą zajmie, ona lubi takie sprawy. Poza tym, z tego co wie, mówiłeś, jesteś ze świata kuźni. Ona tego nie przepuści, na pewno. No. Tak więc znajdujecie, znaczy zostają wam jakieś tam, okazuje się, że ten serwitory sterowane przez robaka Sykaros nie były super dokładne i poodcinały główne drogi dojścia do pokładów inżynieryjnych maszynowych, ale nie po zamykały wszystkich tych tuneli serwisowych, którymi można było się dostać, więc trochę okrężną drogą, ale dostajecie się na pokłady maszynowe i tam dopiero okazuje się, jak mordercze były te nieżywe sługi dynastii Denuo, ponieważ zanim zostały zdezaktywowane bądź częściowo zniszczone, no praktycznie wyrżnęły na pokładach inżynieryjnych większą część inżynierów. Inżynierów, ale też i ogólnie tych marynarzy, którzy tam, wiesz, służba ochrony tak samo. Tak więc myślę, że jakieś 15% twojej populacji statku zostało w tej akcji sabotażowej, to jest pozbawione życia lub w stanie nie nadającym się w najbliższym czasie do użytku. Czekaj, ile? Jakieś 15%. Przepraszam, 24 tysiące minus... Kurwa, chcesz 24 powiedzieć, że... Czy wyrżnęło mi ponad 3200 osób? No na całym statku. No to we wszystkich miejscach naraz poleciało, nie? A tam, gdzie były mordercze serwitory, to najwięcej poszło. Fajnie, nie? Plus jeszcze do tego okazało się, że wiesz, w niektórych pokładach na przykład wyłączone zostały systemy podtrzymywania życia i wypompowane powietrze, więc załoga została uduszona. Nie. I pieprzony ślimaku, lezę po ciebie, chodź tu skurwysynu. Gdy docieracie w końcu do maszynowni i udajecie się z wkurwionym lordem kapitanem na czele do sekcji głównego kogitatora, gdzie oczywiście zaraz obok niego prym wjedzie zaaferowana Aurora, która puszcza cię po prostu do środka, rzucając tylko swoje jak zwykle wysublimowane uwagi na temat tego, żebyś za wiele nie uszkodził, to widzicie, jak do rdzenia, do terminala dostępowego do rdzenia głównego kogitatora jest wpięty jeden z serwitorów technicznych, do którego karku przyczepiony jest robak Sykaros. Pytanie za 100 punktów. Widać tą otoczkę, co wtedy przy tamtym? Nie. Serwitor stoi nieruchomo, a robak tak jakby po prostu na nim jest przyczepiony. Pomnij mi, plazma go paliła, czy nie? Chyba tak. Patrzę się na naszą dziewczynę. Pytanie. Jeżeli w niego strzela, to czy uszkodzę kogitator, jeżeli jest do niego podpięty? Może nie plazmą, kapitanie. Uszkodziabnąć po prostu. Andres, odetnij tego biednego serwitorka. Dobrze? Ciachu. Tak, odetnij go od tego. Reszta, jeżeli to kurestwo się ruszy. Czujesz, Quercusie, Robustusie, jak tylko weszli się do pomieszczenia, że robak Sykaros aż emanuje. Wiesz, ja jakby inni mogli widzieć, oczywiście inni psionicy, którzy ewentualnie tu przyszli z tobą, też to widzą, ale ten, emanacja po prostu energii ostoły wokół tego robaka aż pulsuje, nie? Że ewidentnie mimo tego, że jesteście otoczeni polem Glara wędlując przez burzę osnowy, to robak tak jakby był w nieustannym połączeniu z osnową, nie? To nie, ostrożnie. Nie mam pojęcia, jak on to robi, ale on jest w stanie sięgnąć nawet przez pole Glara do osnowy. Nigdy z czymś takim się nie spotkałem, tak więc nie wiem, co to jest, ale skoro było w stanie ni stąd, ni z owąd skorzystać sobie ze mnie jako z bramy, no to należy to rozpierdolić, a to natychmiast. Ja podchodzę przygotowanym mieczami. Widzisz, tak, żeby odciąć tego masz... robala od... Nie, nie od robala, tylko serwitora.
Z każdym krokiem, kiedy przesuwasz się w kierunku serwitora, masz wrażenie, chociaż nie widzisz właściwie oczu w tym dziwnym artefakcie, stworzeniu, właściwie ciężko nawet powiedzieć, jak to określić, ten byt, który w ten sposób, że tak powiem, doświadczył was w ten okrutny sposób, to masz takie wrażenie, jak się przesuwasz do tego serwitora, jakbyś był cały czas obserwowany, jakby czujne oko, chociaż nie widzisz żadnych oczu, spoczęło na tobie i masz takie, jakby czujesz jakby takie łaskotanie na skórze pod swoją szatą, pod swoim pancerzem i masz takie wrażenie, jakby czyjaś obecność próbowała cię w jakiś sposób dotknąć przez... Mogę power rzucić? Nie, tylko po prostu masz takie przeczucie bycia obserwowanym i badanym. Dobrze, dobrze. Jakby coś ci się przyglądało, nie? Niech patrzę, ale idę. Co, przygotowuję się do odcięcia tego serwitora, czy tam tego, na czym robak siedzi od panelu. No to jest taki terminal dostępowy, tylko że serwitor tam po prostu wpiął się jakimiś tam swoimi złączami, kablami i tak dalej. Razem z rączkami. On używał po prostu go jako takiego pulpitu sterowniczego najwyraźniej. Go odciąć od tego. Wykonujesz zamach i uderzasz w tą kończynę, którą był wpięty w całą tą instalację. Jedno płynne cięcie przecina ten dłoń serwitora, czy tą ramię serwitora. Krzeszesz iskry z rurek i kabli, zaczyna płynąć ów płyn, o którym te serwitory są. Z serwitora chcę kopnąć tak, żeby od panelu go odkopnąć. Odkopujesz serwitora, który przewraca się na plecy, ale zanim serwitor upadnie, widzicie, jak robak Saikarus rozpływa się w powietrzu. I... Zanim to się dzieje, strzelam, no nie? Strzelasz i zanim robak całkowicie znika, serwitor, do którego strzelałeś, właściwie niknie w kuli niebiesko-białego światła, kiedy plazma pochłania go i odparowuje. W tym momencie momentalnie, że tak powiem, przez cały statek rozbłyskują światła głównego zasilania. Wszystkie jakieś tam maszyny, które do tej pory nie działały, ekrany kogitatorów, hololity. Wszystko zaczyna rozbłyskiwać światłem, jakieś tam lampki, diody zaczynają mrugać. Cały statek jakby wraca do życia, takie drżenie przez niego przechodzi, kiedy duch maszyny, przytłumiony bądź wygaszony przez wolę artefaktu, się rozpływa. Dostajecie komunikat z pokładu nawigatorskiego. Kapitanie, wychodzimy z osnowy. I w tym momencie takie kiedy słyszycie taki zium, kiedy silniki warp dokonują tej sekwencji wyłączenia i tranzycji i wyskakujecie z warp. Gdzie jesteśmy? Dostajesz komunikat z mostka od sekcji nawigacyjnej. Kapitanie, nie mamy zielonego pojęcia. Zajebiście. No i na tym byśmy skończyli dzisiejszą sesję. Bo następna sekcja tej przygody zacznie się od... Następną walką. Prób dowiedzenia się, gdzie się właściwie znaleźliście i co się właściwie stało. No cóż, oj tam, Prawie się... Zajęczak nie miał szczęśliwego startu na dzisiejszej sesji, bo prawie mu się zginęło. No, mogłem... Znaczy, właściwie to się... wykupić zamiast muzykowania, ale zachciało mi się wykupić. Nie, no, trochę miałem zły zestaw umiejętności. No, Rogue Trader, jak to systemy warhammerowe walką zasadniczo stoi, więc warto mieć zainwestowane rzeczy w walkę jednak bardziej niż... Albo chociaż w ucieczkę, bo ja tak naprawdę to nie zacząłem nawet walki, tylko chciałem uciec, a nie... Znaczy, gdyby ci weszło na ten concealment rzut, no to po prostu by cię przestał widzieć i by cię ominął, nie? A mógłbyś co najwyżej zamrzeć bez ruchu i przeczekać, aż sobie gdzieś pójdzie, nie? Ale no niestety nie wyszło. Ja wiem, że ja jestem upierdliwy. Myślę, że dostaniecie po 400 na zachętę. Dobrze. 400, o! Fiu, to już coś. Oczywiście Zajęczak, twoja postać też, nie? Mimo tego, że jest właściwie kawałkiem, workiem z mięsem poszlachtowanym na razie, więc... Wspomnijcie mi, jak się tutaj UFPD wpisywało? No właśnie, dzisiaj pisuję. W zakładce talent. Masz talent XP, musisz... Experience Advanced. Earned.
Ernst, musisz tam sobie... A w której to jest zakładce? Talents. Na dole. Talenty. I na dole. Talenty. Trzecia. I na dole masz pod... A to add to dodajesz chyba... Czekaj, co tu dodajesz? To chyba na co... Ja mam jeszcze 700 do wydania, tak? Czyli mam po prostu Earned XP, po prostu dodaję za 400, będę miał 7300, tak? Tak. Tak, 7300. Bo tam sobie dodajesz po prostu na co wydałeś później, nie? Tym przyciskiem add, to dodajesz na co? Czy tam na rozwinięcie... Można się rozwinąć, tak? Prawda, mistrzu gry? Jeżeli masz za co i co, wiesz co chcesz rozwinąć. 1100 mam. Przypominam, że aktualnie wskoczyliśmy na drugi poziom. Ile dostaliśmy? 400? 400. Na drugą rangę już wskoczyliście? Tak, bo wcześniej brakowało nam 99. Tak, a teraz mamy 7000, no nie? Tak, bo jest do 6999 jest ranga pierwsza. A mamy 7300. Okej, dobra, to ja w takim razie sobie ten Silent Move wyszkolę, żebym miał na przyszłość. A masz go, ma możliwość wykupienia? Tak, tak, jest w pierwszych rangach. Aha. Tylko ja po prostu zdecydowałem się na muzykowanie. Concealment, jeśli chcesz się częściej przekradać, to Concealment i Silent Move to ci się przydadzą. Nie, Concealmentu nie mam. Miałem po prostu, nie mam Concealment, dopiero na drugiej randze mam Concealment. A teraz mam Silent Move. Ale pięknie. Two Weapon Wielder. Tak. Ktoś tam zmniejszył populację statku o odpowiedni poziom? Nie, jeszcze nie. Wiesz co, ci z próbówek już wychodzą i jest dobrze. Two Weapon Wielder. Jak dobrze. No to czekałem. Teraz zobaczcie, co będzie mogę robić Alfa i Omega. Wiesz co jest bardzo fajne, bo twój two weapon ma 300, a to ja musiałbym mieć 800, żeby móc moim stylem walczyć, no nie? Czemu 800? No bo 500 bo kosztuje two weapon balistik. Żeby używać i tego muszę mieć... No to daj, bo będę mógł uderzać obu broni, tak? Nie, będziesz mógł je trzymać, dwie. No, trzymać mogłem zawsze, bo mam ambidextrous. No, ja właśnie Doge'a doinwestowałem, już mam na 60. Ja też sobie w Doge'a właśnie wpisuję. Wpisałem sobie Disgrace, Silent Move i Doge'a. Na razie to jeszcze mi zostało 150. Jeszcze podbiłem Spacecraft, żeby faktycznie być przydatnym pilotem. Żeby nie było. A ja po prostu atakuję dwa razy, jak mam dwie bronie. Attack twice when wielding two weapons. To ja two weapon wielder. No to masz spoko, będziesz szlachtował. Tak, drodzy widzowie, żeby też nie przeciągać was, bo tutaj jeszcze trwają wielkie rozwijania postaci przed następną sesją. A z wami, moimi drodzy widzowie, się żegnam, a tymczasem dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, życzę dobrej nocy, zapraszam do followowania moich sociali, dawania lajeczków na Facebooku, na Instagramie i na YouTubku, do pofollowowania mojego Twitcha. Zapraszam też do udziału w jakichś streamach kolejnych, do słuchania na Spotify'u naszych sesji, zapisów. No i dziękuję jeszcze raz i do zobaczyska, papateczki. Papa. Papa. Roziu. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.